add to stream. Może ktoś nam odpowie, czy nas słychać. Cześć kochani. Oczywiście czekamy teraz na wszystkich. Mają ochotę z nami spędzić ten wieczór. Napiszcie nam, skąd klikacie, żeby coś się zadziało teraz. Dajcie znać, czy nas słychać. No właśnie, dajcie znać, czy nas słychać, czy jest fonia, bo chyba obraz jest. Słychać. Super, fajnie, dziękujemy. I skąd jesteście? Skąd, cześć, skąd klikasz? Tak, tak, jeszcze jest czas na takie żarciki. Żarciki, słabiutkie. Słychać Wrocław. Cześć Wrocław, Wrocław, super. Cześć, muszę patrzeć z bliska na mąż nie widzi komentarzy, bo są za malutkie, ale to będę czasami robiła, tak? O. O. Cześć Ola. Witaj wszystkich mężów. Cześć Cezary. Cześć Bercik, ale Cezary fajny Burga. Wiedźmin. To jest daleko. Bardzo kochamy Wiedźmina. Jeszcze sprawdzimy jedną rzecz, czy umiemy to zrobić. Co takiego? Mm-hmm. Żeby dodać jeszcze share. Aha. Dajcie nam chwilę, bo nie, technologicznie to my nie jesteśmy jakimiś tutaj wymiataczami. Share screen, okno. A, żeby preskę było widać. Tak, widać. Okay. Coś tam widać. A da się tak zrobić, żeby było jeszcze więcej, żebym nie widział. To my zaraz tak zrobimy. Dobra. Dobrze, moi drodzy, ponieważ jest 20, a my jesteśmy punktualnymi ludźmi, to witamy Was bardzo serdecznie na naszym webinarze, który jest spowodowany premierą naszego poradnika. Tak jest, żeby tutaj czynności wstępnych stało się zadość, to nazywamy się Gosia i Maciek. Od 7 lat prowadzimy dwie sale weselne. W zasadzie od 7 lat prowadzimy Złoty Jar, Starą Kruszarnię od 4 lat. Zrobiliśmy około, próbowaliśmy policzyć kiedyś, ile wesel zrobiliśmy, to ciężko jest do policzenia, ale coś około 500 będzie, około 500 wesel chyba już nam wypłynęło. I kurczę, no strasznie fajna branża dla nas, mega ekscytująca cały czas, mimo tego, że już można powiedzieć, że trochę tego zrobiliśmy. Są ludzie, którzy to robią całe życie i nie mają dość. I my chyba do takich należymy. Postanowiliśmy napisać o tym poradnik, niegłupi poradnik dla par świadomych, które będą, są przed tym dniem, jeszcze są przed ślubem. I chcieliśmy sobie o nim tutaj trochę jeszcze pogadać z wami. Tak, w ogóle cała idea jakby takiej edukacji weselnej powstała już tak mocno zaraz po naszym ślubie, który był, mężu, kiedy był nasz ślub? 17 października 21 października 2017. Dobrze, Maciej i tak lepiej pamięta te daty niż ja. I kiedy, wiecie co, sami organizując wesela innym ludziom, nagle w tym wszystkim musieliśmy zrobić jeszcze swoje wesele i zobaczyliśmy, jak wielu rzeczy nie połapaliśmy, jak wielu rzeczy jakby, no nie wiem, DJ-a znaleźliśmy dzień przed weselem i to jest nasz dobry ziomeczek Michał, którego pozdrawiamy tu, i Michał, Maciek zadzwonił do niego dzień przed, mówi: ej stary, jutro mam wesele, nie mam DJ-a, ogarniesz? Więc sami zobaczyliśmy, że jakby tych rzeczy jest tak dużo do połapania sznureczków, że fajnie jest, jak ktoś was prowadzi za rękę, i zwykle to my prowadzimy nasze pary za ręce, tak. Natomiast no nie każdy ma taką możliwość, nie każda sala się tak samo angażuje, nie każdy ma możliwość wynajęcia konsultanta ślubnego i stwierdziliśmy, że właśnie poprzez nasze podcasty, czy przez taki webinar, czy docelowo przez naszą książkę, będziemy mogli wam przejść przez ten dzień. Tak jak właśnie Gosia powiedziała, tam to się wydaje, że temat jest niby prosty, łatwy i przyjemny, ale jest mnóstwo takich ruchomych elementów i żeby one wszystkie zagrały, żeby one wszystkie były dobrze naoliwione, to marzyło nam się stworzyć coś takiego najpierw dla naszych klientów, potem stwierdziliśmy, że możemy, YOLO, robimy trochę szerzej i zrobić to dla was. Taki step by step ślubny, po prostu co, kiedy, jak, dlaczego i tak dalej, więc... No i właśnie, dzisiejsze spotkanie jest związane z premierą naszego poradnika, który jest takim naszym dzieckiem i słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę ładna i mądra książka, ma prawie 400 stron, zresztą o książce powiem wam na sam koniec i chcielibyśmy was zachęcić, żebyście zostali z nami do samego końca, bo będzie tam wtedy czas na wasze pytania i z przyjemnością odpowiemy na każde pytanie. I też będzie więcej o konkursie i jesteśmy tak podjarani tym, że wydajemy książkę ślubną, że postanowiliśmy
a jako główną nagrodę dać darmowe wesele w Złotym Jarze na osób 70 w wybranym wspólnie terminie, więc... 70 dlatego, że to jest maks złotojarowy. Taki wygodny, tak. Wygodny. 80 jeszcze robimy, ale one są niewygodne. Na pewno jak będziecie chcieli 73 osoby, to też się zgodzimy. Tak, tak. Ale myślimy, wydaje nam się, że to jest super fajny prezent i sami byśmy szli w to. No bo to jest, kurde, duża, bardzo duża oszczędność kasy, no bądźmy szczerzy, że takie wesele to trochę kosztuje. I jeśli można sobie wygrać takie wesele, to ja bym w to wchodził. Także o tym powiem wam na sam koniec. Natomiast teraz przejdźmy do naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania, czyli jakby w 10 punktach, takich bardzo ogólnych, na niektóre się będziemy rozgadywać, na niektóre mniej, podpowiemy wam, jak zorganizować to wesele. No, o takich najważniejszych rzeczach i to będzie 10 podpunktów, bo tak nam podpowiadał Karol, który nam pomaga z tym wszystkim, żeby to jakoś uszeregować. No i właśnie, skoro my musieliśmy uszeregować do webinara, to postanowiliśmy też wam jako pierwszy podpunkt dać radę, po prostu zaplanujcie. Zaplanujcie sobie we dwójkę, nie więcej osób, broń Boże, nie bierzcie od razu do takiej rozmowy, nie wiem, przyjaciół, świadków, rodziców, psiapsiółek, ziomków. Usiądźcie sobie we dwójkę i bardzo luźno, ale zróbcie sobie taki plan tego, co ma was spotkać. Gdzie to chcecie, żeby było i gdzie, jeśli chodzi o miejsce na świecie, czy w Polsce, czy za granicą, czy w górach, czy nad morzem i kiedy, czy pora roku na was robi wrażenie, czy na przykład pora roku może być ruchoma, bo ważniejszy dla was jest budżet, a czasami zimą rzeczywiście łatwiej jest na przykład o niższe ceny, w jakim stylu, ile osób, czy to ma być cała rodzina, czy to bardziej wasi wspólni przyjaciele, ogólne takie zagadnienia. Tutaj nie chodzi o to, żeby już rysować sobie dokładny plan minuta po minucie, jak spędzicie ten dzień, ale o to, żebyście sobie porozmawiali o waszych dwóch wizjach. Skonfrontować wasze wizje z waszymi możliwościami przede wszystkim. Marzenia z możliwościami i z wizjami. Tak, i czasami może się okazać, że macie dwie różne wizje, to wtedy zobaczcie, kto może gdzie ustąpić. Ja na przykład totalnie mogłam ustąpić z muzyką, bo wiem, że dla Macieja jest muzyka ważniejsza, ale nie chciałam ustępować na przykład, nie wiem, z ilością kwiatów, bo kwiaty były dla mnie ważne. Więc w ogóle nie mieliśmy chyba takiej sytuacji jakiejś konfliktowej, jeśli chodzi o nasze wesele. Nie przypominam sobie, żeby coś było takie, że ktoś, któryś z nas się uparł, że ma być tak, a nie inaczej. Na pewno było. Oboje jesteśmy konfliktowi. Jesteśmy, ale szybko zapominamy, jak widać. 4 lata i nie pamiętamy już, czy były jakieś konflikty. Natomiast jakby od początku wiedzieliśmy, że to będzie nasz Złoty Jar, mimo że już mieliśmy też Starą Kruszarnię, ale to Złoty Jar był naszym takim pierwszym wspólnym domem, naszym pierwszym wspólnym projektem, naszą pierwszą pracą wspólną, więc wiedzieliśmy, że to będzie Złoty Jar i w sumie jeśli chodzi tam o organizację, to zostawiliśmy wszystko naszym ludziom, powiedzieliśmy: wiecie, jak to robić, robicie z nami już mnóstwo wesel, po prostu zróbcie. Tak, my mogliśmy sobie na to pozwolić, mieć taką wygodę tego, że ten nasz plan to był w zasadzie bez plan i powiedzieliśmy naszej Edycie wtedy, też ją serdecznie pozdrawiamy, powiedzieliśmy jej: Edzia, zrób tak, żeby było dobrze, a my się nie chcemy tym interesować, bo mieliśmy do niej na tyle zaufania, że wiedzieliśmy, że to wszystko będzie okej i wszystko będzie fajne i no i trochę jolo, ale w tej chwili patrząc na to z dystansu, osoba, która nie ma sali weselnej własnej, no to raczej to nie jest najlepszy pomysł, dlatego że wiele rozczarowań, które może was gdzieś tam po drodze spotkać, zresztą też będziemy za chwilę rozmawiać, Gosia będzie wam tłumaczyła, dlaczego się nie rozczarowywać niczym, ale wiele rzeczy, które gdzieś tam po drodze można spotkać, które niekoniecznie wam się będą podobały, są wcześniej do ustalenia, zaplanowania i tak jak mówiliśmy, konfrontacja swoich marzeń i wizji z możliwościami i finansowymi i jakby waszymi technicznymi tak, liczbą gości i tak dalej i z tego zaplanować sobie jakiś konsensus i zawsze w duchu własnego rozsądku, czyli nie zastaw się, a postaw się, tylko zawsze jakoś fajnie tak, żebyśmy nie musieli się zaorać. Tak, nie warto dla imprezy się zaorać, to na pewno. I druga nasza rada od razu w kontrze do pierwszej, jak już macie ten plan, to nie trzymajcie się go zbyt sztywno. Zdarzały nam się przeróżne pary i wszystko zwykle na szczęście kończy się dobrze. Wiadomo, że chyba każda sala ma w swojej historii jakieś wesele, które nie do końca dobrze się skończyło, ale nie o tym dzisiaj. O tym ja myślę, że na sam koniec naszej kariery napiszemy książkę, jakby 100 rzeczy, które poszło nie tak, jak już nie będzie. Był u nas anegdota. Nie wiem, którą się boję. Był u nas kiedyś TVN przyjechał i poprosił, czy moglibyśmy zrobić filmować wesela, które u nas
się odbywają. My tak popatrzyliśmy na siebie, mówimy, nie wiemy, czy możemy to w ogóle robić, bo z racji RODO i praw osobowych i tak dalej, ale minęło 10 minut, my sobie wypiliśmy z Gosią kawę i stwierdziliśmy, że nie, no w życiu, bo to będzie całkowita klapa. To byłby inny klient przede wszystkim, to byłby klient, który chciałby, żeby się, nie wiem, żeby się bili, nie? Żeby na tam przykład przed się, kamerą. Tak, szampana po... No nie, w ogóle stwierdziliśmy, że to w ogóle absolutnie chyba wychodzi poza naszą jakby możliwości. Tak. No i podziękowaliśmy, że nie, ale był to taki kurde krok, gdzie mieliśmy chwilę taką, wiecie, fame z jakiegoś TVN-u, gdzie my zaczynaliśmy dopiero, to też było takie bardzo, no może warto, kuszące, by było kuszące ale trochę, ale na szczęście się nie daliśmy namówić i to chyba była najlepsza decyzja. Tak. No tak, ale... A propos nie trzymania się planu, to była anegdotka, która totalnie jakby nie trzymaliśmy się teraz planu. Więc jeżeli już sobie ułożycie, co chcecie i nie wiem, strzelam, mówicie, okej, okay, obydwoje kochacie góry, to będzie sala w górach, po czym szukacie, jeździcie po tych salach, zawsze coś nie gra, nie czujecie chemii, nie ma energii, nie ma terminów, ceny są za wysokie i nagle znajdujecie salę na Mazurach i jest idealna, tylko że nad jeziorem, ani w górach. Wiecie, może taki mega prosty przykład, ale dajcie sobie czasami na luz. My się spotkaliśmy wielokrotnie z parami, które usilnie chciały w Złotym Jarze, bo Złoty Jar akurat, nie wiem, pojawił się, mieliśmy takie szczęście, że pojawiliśmy się na przykład w zestawieniu jakichś tam 10 najlepszych sal weselnych Wołga. No i jak ktoś widzi, to niektórzy mają takie poczucie, że no to muszą być w jednej z tych 10 sal, a potem okazywało się, że na przykład nasza sala jest za mała, albo dojazd będzie konfliktowy, albo są osoby na wózku, poruszające się na wózkach, a u nas nie ma podjazdu. Wiecie, czasami są takie rzeczy, albo wcale nie jesteśmy tacy glamour, jak wyglądamy. My nie jesteśmy. Mieszkamy na wsi i tak wygląda nasze życie, ale niektórzy czasami jest tak, że ludzie mają inne wyobrażenie o tym, co tu się dzieje, co my robimy i tak dalej. Tak, więc jak okazuje się nagle, że coś nie do końca tak, jak sobie umawialiście się, leżąc sobie w łóżku, przytuleni i rozmawiając o waszych planach, nagle coś idzie nie tak, to warto czasami się nagiąć, tym bardziej, że zakładamy, że wszyscy organizujecie swoje wesele po raz pierwszy, no może po raz drugi, ale nawet jeśli po raz drugi, to nie macie jakiegoś super wielkiego doświadczenia, więc wchodząc w tą organizację, poznacie naprawdę super nowe rozwiązania, których być może nawet nie braliście pod uwagę, że istnieją, a jakby nagle się pojawią i możecie zmniejszyć trochę budżet, nie wiem, na jednej atrakcji, żeby zrobić jakąś drugą atrakcję, o której wcześniej widzieliście, że w ogóle ona istnieje. Na przykładzie naszych dwóch wesel, bo my organizowaliśmy dwa wesela. Pierwsze... Dwa nasze, tak. I jedno doszło do skutku, drugie nie. Pierwsze wesele to było w ogóle takie szalone, bo 3 miesiące po poznaniu się byliśmy już zaręczeni i 6 miesięcy od tych zaręczeń już planowaliśmy ślub. Nie róbcie tego, tak. 150 osób, wielki namiot, wielkie kryształowe w namiocie, miały być żyrandole, miały być pudrowo-różowe kwiaty. Tak. I zespół, pamiętam, że chcieliśmy, tak. Miała być wielka feta. To był czas, kiedy dopiero wchodziliśmy też w branżę weselną, więc sami jakby nie pracowaliśmy za dużo w tej branży, dopiero tam może ze 2 wesela jakieś lokalne zrobiliśmy. Znaczy podejrzewam, że tam trochę było takiego motywu zachłyśnięcia się branżą, na zasadzie bierzmy im więcej, tym lepiej i... Nie wiem, czy zachłyśnięcie się branżą, czy po prostu nie znając tej branży... Chyba tak, bo właśnie zachłyśnięcie się tej nieznajomością branży i nie wiedzieliśmy, że o, jak wesele, no to każdemu się kojarzy, wesele to namiot, jak namiot to żrandole, jak żrandole tak. To zespół. I to było takie na siłę właśnie... I to było cudne, no. To było piękne, okay. Ale cieszymy się, że nie doszło do tego ślubu. No, może to tak. Bo drugie wesele tak. Zrobiliśmy już totalnie w zgodzie ze sobą. I było małe, było w jarze, były ciemne kwiaty, mieliśmy totalnie ubrania takie, jakie nam się podobały i właśnie nie wiedzieliśmy, jakie będzie menu, nie znaliśmy DJ-a do dnia przed i podeszliśmy do tego jakby znowu skrajnie zupełnie inaczej, ale to dobrze, bo to już było też raz, że no my jako ludzie się znaliśmy i też w naszym poradniku piszemy o tym, kiedy nie brać ślubu, od tego zaczynamy naszą książkę i tam jest kilka wyznaczników takich, kiedy tego ślubu nie brać i jeden to jest właśnie takie zachłyśnięcie się sobą, że jakby znamy się 3-4 miesiące i chcemy wziąć ślub i to jest piękne, bo my byliśmy w tym samym miejscu, ale cieszymy się, że nasz ślub jednak odbył się 3 lata później, a nie w tym samym roku. Więc trzymanie się sztywno planu, my gdybyśmy się cały czas trzymali tego sztywnego planu, to podejrzewam, że na naszym weselu, znając już branżę ślubną, wcale byśmy się dobrze nie bawili. Bo nagle, poznając tę branżę, okazało się, że jest tak dużo fajnych rozwiązań, które są w zgodzie z nami, z naszym...
Halo, halo, dajcie znać, czy nas słychać. Nie masz Wi-Fi, masz, nie? Mamy Wi-Fi. Słychać nas, kochani? Gdzieś na chwilę uciekliśmy, ale my już siebie widzimy. Dajcie znać, czy wy napiszcie nam w komentarzach, czy jesteśmy już z powrotem. Słychać, dobra. Super, okej. Okay. Dobra, sorki. No jak to życie na wsi? Będę może ucinać. Ale to w takim razie przejdźmy dalej, bo się za dużo rozgadaliśmy. Brzuch zaczął boleć, tak. Maciej się zestresował. Ale kończąc ten temat, nie dajcie się też ponieść emocjom, bo poznając wszystko, co oferuje branża ślubna, to nagle może okazać się, że nikt nie ma takiego budżetu, żeby to wszystko wykorzystać. Jest mnóstwo pięknych opcji, ale kiedy zobaczycie, że za bardzo odeszliście znowu od tego swojego pierwszego planu, weźcie oddech, przemyślcie, czy wszystko jest wam potrzebne i dalej pracujcie jakby w zgodzie ze sobą. No ja jeszcze dodam do tego, że może przy tym, co Gosia mówiła wcześniej, że też życie nam pokazało wiele razy, żeby kierować się zasadą taką, że na przykład jeśli chodzi o podwykonawców, kierujemy się zasadami, staramy się kierować zasadami, że pracujemy z ludźmi, z którymi nam się dobrze rozmawia. Jak się nam dobrze rozmawia z kimś, to bo niejednokrotnie było tak, że mieliśmy, my chcemy na przykład tego DJ-a, potem poznaliśmy się gdzieś z tym DJ-em i okazało się, że w ogóle to nie jest nasz świat, że średnio mamy kontakt ze sobą, nie ma chemii, nie klikło i po prostu chyba stwierdziliśmy, że nie. A potem znaleźliśmy chłopaka, po którym totalnie się nie spodziewaliśmy, że mógłby być DJ-em, nie? Mówię o Michale i był świetny, bo dobrze nam się rozmawiało i wtedy i też mieliśmy jeden dzień, ale też zaufanie nam mega wzrasta do ludzi, z którymi nam się lepiej rozmawia, więc też jest takie fajne i ważne. Następny punkt, pilnujcie budżetu. To będziemy zawsze powtarzać bardzo często. Budżet jest mega ważny, żeby się dopinał. Budżet jest ważny, żeby opierał się na waszych możliwościach. Budżet jest ważny i pilnowanie budżetu dlatego, że może się wydarzyć, że wyjdziecie poza budżet i wtedy już by trzeba było prosić innych o pomoc, jak na przykład rodziców, a rodzice jak pomagają, to chcą ingerować. Więc każdy z was zna lepiej swoich rodziców, podejmujcie te decyzje samodzielnie, czy rodzice mogą finansować wesele, czy nie i na ile wam to będzie przeszkadzało. Natomiast budżet, tutaj ta prezentacja będzie też na pewno do pobrania, będziemy wam ją wysyłać na wasze newslettery. Natomiast tutaj jest to, co cały czas jakby tą listę pokazujemy wszędzie, gdzie się da. To są rzeczy, o których musicie pamiętać i na te rzeczy musicie jakby odłożyć sobie pieniądze. I następny nasz, czwarta rada z 10. Znajdź wsparcie. Świadkowie, przyjaciele, rodzice. Powiernicy zadań, po prostu. Nie róbcie wszystkiego, jak już wiecie, co chcecie, to już nie róbcie dalej sami, bo czasami tych spraw jest tak dużo, zwłaszcza im bliżej wesela, tym bardziej to się zagęszcza, że na przykład na ten tydzień przed, w ogóle zacznijcie od rozmów, czy ktoś chce być świadkiem, to jest bardzo trudne zajęcie i też nie obrażajcie się, że ktoś powie, słuchajcie, bardzo was kocham, ale nie będę waszym świadkiem, bo nie ogarnę tego. Właśnie, nie wiem, mam nową pracę, nie wiem, dziecko nam się urodziło, wiecie, jestem zaganiany z czymś innym, a bycie świadkiem jest bardzo odpowiedzialne. Więc przegadajcie to naprawdę szczerze. Nie zawsze świadek też musi wszystko robić. Możecie to dać swoim druhnom albo swoim po prostu przyjaciołom, rodzicom, rodzeństwu. I im bliżej tego wydarzenia, tym więcej rzeczy zlecajcie już do pilnowania. Czyli na przykład w dniu wesela, żeby nie było tak, że wy się ubieracie, ale biegniecie na salę sprawdzić, czy są kwiaty, albo czy winietki są rozłożone, albo gdzie są obrączki, nagle się martwicie. Dzień przed imprezą dajcie obrączki świadkowi, niech on będzie odpowiedzialny. Tylko pilnujcie go, żeby nie pił wtedy dzień przed. I jakby im więcej osób będzie zaangażowanych, takich zaufanych osób i więcej wezmą od was zadań, tym wam na ten tydzień przed, 10 dni przed powinno już schodzić pomału ciśnienie, o ile nie jesteście jakimiś control freakami i potraficie oddawać tak, obowiązki, delegować. Nie wiem, czy chcę coś jeszcze nie, zapytać? Nie, raczej... Wyczerpałam temat. Ja się zestresowałam tym internetem, teraz będę mówić szybko. Wyrzuć z głowy myśl, co powiedzą inni. No tak. I to nie chodzi o tych ingerujących, tylko generalnie o naszą taką samokontrolę. Że czasami zastanawiamy się, nie jak się ubrać, jak wyglądać, czy możemy dać na przykład, nie wiem, stół bez obrusu, co jest ostatnio modne, ale nadal wiele par się martwi, że nie wiem, ktoś pomyśli, że to nie jest eleganckie. Mieliśmy też takie przykłady, gdzie przychodziły do nas pary i przychodziły z rodzicami i no, to było zazwyczaj na kruszarni, bo Złoty Jar się broni tym, że tam jest styl jest trochę lat 20, więc wszystkie meble są ładne, jest generalnie cozy, przyjemnie i fajnie. A kruszarnia już jest taka trochę surowa i ma kable na wierzchu, cegłę, no jest industrialna, więc taka trochę fabryka, tylko ma ładne naczynia i sztućce w środku.
No i widać było po twarzach tych niektórych ludzi, że są troszkę w szoku, no co tu się dzieje, że młodzi wybierają taką salę. No i wtedy właśnie zawsze są dwie opcje, że albo tłumaczymy rodzicom, że no tak, to się wszystko zmienia, ale gdzieś dajemy sobie też tam przestrzeń, taki margines duży na to, żeby nie za bardzo się przejmować tym, bo nigdy nie będziemy w stanie na pewno przypaść do gustu każdemu oczekiwaniom z listy naszych gości. I róbmy swoje po prostu, jeśli w coś wierzymy i że wierzymy, że będzie nam się to podobało i że będzie dobrze, to takie trochę głębokie, co mówię, Paulo Coelho. Ale róbmy swoje, no. Tak, bo my na przykład w kruszarni, tak jak Maciej mówi, jak widzieliśmy, że rodzice są troszeczkę na nie, ale jakby uszanowali decyzje młodych, to bardzo często nam się zdarzało, że właśnie ci rodzice, którzy byli najbardziej na nie, przychodzili tak. I mówili, i czasami to był taki ciężki komplement do przyjęcia, bo na przykład padały słowa, no nie spodziewaliśmy się, że dacie radę, albo że może być fajnie tak. W tym miejscu, ale jednak jesteśmy miło zaskoczeni. Tak. I to jest tak naprawdę dla nas większy sukces i dla pary młodej powinien być większy sukces, niż gdyby zrobili to w pałacu, tak jak się marzyło rodzicom, bo wtedy wiadomo, że rodzice byliby zadowoleni, ale wy byście byli pewnie mega nieszczęśliwi, a wasza energia przekłada się na energię gości. Chyba, że macie mega ciężkich rodziców, to odsyłamy do książki, bo tam jest super wytłumaczone, wszystko. Jak sobie z nimi radzić. Tak. Na temat rodziców można osobne książki pisać. Tak. Także kochani, pamiętajcie, wiemy, że to jest taka błahostka, ale widzimy po naszych parach, że często zapominacie. Zwłaszcza jak się nam tak dużo tych rzeczy gdzieś tam kotłuje w głowie, to jest wasza impreza. Jak zapraszacie kogoś do domu na obiad, to nie zastanawiacie się, czy on, nie wiem, spodobają mu się wasze firanki, czy spodobają mu się wasze obrazy. Wiecie, nie zmieniacie domu pod tych ludzi. Wesele to też jest wasza impreza, na której wy jesteście gospodarzem, tak jak jesteście gospodarzem w domu. Dokładnie. Zapraszacie waszych gości i jakby z kulturą tych gości powinno być uszanowanie waszych opcji, jakimi chcecie ich poczęstować, jakimi chcecie ich raczyć tego wieczoru. Pamiętajcie o tym, to wy jesteście gospodarzami. Bo że goście są niekulturalni, wtedy nie rozumieją waszej gościny. Takich gości zrobić? Też każdym, chociaż jednego takiego gościa ma na weselu. Tak. I tutaj idąc dalej, bo jedna rzecz to jest to, co wy macie w głowie, czyli że się martwicie, co powiedzą inni, czy się spodoba, nie martwcie się o to, nie macie na to wpływu niestety. A druga to właśnie zatrzymujcie osoby takie nadgorliwe. Jeżeli widzicie, że bliscy ingerują za mocno, to też trzeba im wyznaczyć granice. O tym mówiliśmy już na naszym ostatnim webinarze, ale powtórzymy, że jeżeli macie rodziców takich angażujących się, to porozmawiajcie z nimi, że to jest wasza impreza, że wiecie, że oni mają super rady, że przeżyli cudownie życie i że jakby szanujecie te rady, ale wy zaczynacie teraz we dwójkę nowe życie i chcecie sami popełniać błędy i podejmować decyzje i uczyć się jakby na swoim życiu. No i dwa, to co Maciej zawsze mówi, dawajcie małe zadania. Małe, ważne zadania. O tym też dużo w książce i dużo podczas zeszłego webinaru było, ale w skrócie zadania, które dla was są mało istotne, typu wybór alkoholu, może bardzo istotne, może nie, ale dajecie na przykład to rodzicom i mówicie, że przerasta was to, słuchajcie, nie daję sobie z tym rady, ogarniecie, no i oni wtedy się czują bardzo zadowoleni z tego, że w ogóle dajecie im zadanie i że jeszcze dajecie im ważne zadanie, więc to jest fajny, naprawdę fajny, taki bezkonfliktowy tak. Sposób na to, żeby dać im ważne zadanie, z którego będziemy mogli się wywiązać, będą zadowoleni. No przy okazji mu trochę możemy. Tak, ale to nie są tylko rodzice i uważajcie, bo czasami świadkowie też potrafią wejść w rolę za mocno, dlatego te wszystkie rozmowy przed weselem są mega ważne, żeby ustalić, za co są odpowiedzialni, ale w co nie muszą się wtrącać. I mieliśmy też kilka sytuacji, w których ja wchodziłam i akurat to był czas, kiedy już nasze menadżerki bardziej znały nasze pary, i widzę, że panna młoda zamiast się ubierać, to chodzi w dresie i dryguje wszystkimi tam kwiatami i bardzo tak no mocno przeżywa całą sytuację. No i odciągnam na chwilę moją menadżerkę, pytam się, Monia, co się dzieje, czy coś poszło nie tak? Czemu panna młoda się nie szykuje? Ona mówi, nie, to jest świadkowa. No i okazało się, że panna młoda od dawna jest na górze. Świadkowa powiedziała, nie schodź, ja się wszystkim zajmę. Po czym nie znała do końca wizji swojej przyjaciółki, która ma wyjść za mąż, więc cisnęła swoją wizję i panie od kwiatów były przerażone i w ogóle dochodziło do jakiegoś tam spięcia. No i tak jest, i wiecie, to też jest taka sytuacja ciężka, bo nie możemy wtedy iść do pary młodej i mówić, słuchajcie, świadkowa trochę za mocno weszła w rolę, no bo wy macie zchillować i jakby wszyscy chcemy wam od tych nerwów odjąć, a z drugiej strony no sytuacja była już kryzysowa, bo florystki naprawdę nie wiedziały, co mają robić i kogo w końcu mają słuchać. Jakoś to udało się wszystko na szczęście zażegnać. Niestety panna młoda doszły do niej słuchy i zeszła i jakby interweniowała.
ale to są dla wszystkich ludzi emocje i ja też jestem bardzo emocjonalną osobą i jak mam być u kogoś, nie wiem, świadkową czy chrzestną, to też mocno wchodzę w rolę i trochę rozumiem, że ktoś może chce, żeby było tak idealnie, że może przesadzić, mam nadzieję, że mi się to nie zdarza, ale być może, dlatego mówię, takie osoby, które za mocno wchodzą w rolę, muszą przynajmniej usłyszeć stop, tu się kończy jakby twoja pomoc, bardzo jestem ci wdzięczna, bardzo cię kocham za to, że tak chcesz pomóc, ale jakby chilluj, po prostu. No. Także uważajcie na tych, którzy chcą dobrze, a niestety wychodzi różnie. I słuchajcie ekspertów, jeżeli komuś zaufaliście i komuś z kimś podpisaliście umowę, to znaczy, że już jest sprawdzony, znacie opinię na jego temat, widzieliście jego portfolio, więc jakby przestańcie ingerować w jego pracę. Tak, to jest mega ważne i takie dość brutalnie brzmi, ale taka jest prawda i fajne jest to zdanie, bo tu Gosia pisała akurat. Ty robisz wesele pierwszy raz, czy może drugi raz, oni to robią co tydzień, więc zazwyczaj wiedzą, co robią. Także śmiało i my będziemy mieli wtedy mniej na głowie, ale ufajmy ludziom, ufajmy ekspertom, których wybraliśmy, bo wybraliśmy tych, z którymi nam się dobrze rozmawiało. Tak, tak, to jest kluczowe. Jeżeli macie chemię z waszymi podwykonawcami, to jesteście w dobrych rękach i naprawdę możecie im zaufać. I nawet jak wam się coś wydaje, to pamiętajcie, że zwykle wam się po prostu wydaje. Tak, a nawet jak coś się omsknie, to się omsknie w taki sposób, że ani wy tego nie zauważycie później, ani nikt tego nie zauważył, bo zazwyczaj się, czasami się takie rzeczy... Znamy różne straszne historie od naszych... No pewnie, tak. Jedną wam powiem, oczywiście bez firmy, aczkolwiek ta jedna firma już nawet nie istnieje, ale był filmowiec i był fotograf. Zawsze jest dobrze mieć jednak albo dwóch fotografów, albo właśnie filmowca i fotografa. No i okazało się, że karta padła, co też się zdarza i jest niczyją winą, po prostu rzeczy czasami się psują. I karta padła, akurat ta karta, na której były momenty wkładania obrączek na palce, buziaki i to najważniejszy moment w kościele, karta u fotografa padła. I na szczęście fotografka tak ogarnęła to z filmowcami, że filmowcy dali jej kadry od siebie z filmu, ona to pięknie wycięła, pięknie wrzuciła presety i w ogóle para młoda się, myślę, że do tej pory nie zorientowała. Więc są sytuacje przeróżne i no to wiadomo, że każdy ekspert może się gdzieś tam wywalić, na szczęście to zdarza się mega rzadko, znamy tą branżę dobrze i takich historii drastycznych jak ta znamy naprawdę niewiele, ale generalnie 99% tak. Przypadków po prostu im ufajcie. Troszkę krótkie życie takiego eksperta, jeśli się wywali, bo internet jest bezlitosny i tak naprawdę bardzo szybko dojeżdża i niszczy ludzi, także to jest, tak. Trzeba naprawdę uważać na swoją pracę. Rada, którą na siłę wam trochę wpychamy, bo wiemy, że nie każdy do końca to czuje, ale bardzo się staramy i jako sale weselne, i jako miejsce turystyczne, i jako my po prostu zwykli ludzie, staramy się być eko i bardzo was zachęcam do tego. Wesele to jest jednorazowa impreza i o tym zrobiliśmy cały odcinek naszego podcastu, jak was interesuje, to zapraszamy też do wysłuchania. Na spoty. To jest jednorazowa impreza, więc prawie wszystko, co się na niej wydarzy, będzie jednorazowe i od was zależy, na ile to będzie zdatne do recyklingu, na ile to będzie śmieciem, który zaśmieci naszą planetę na najbliższe setki lat. Więc tutaj znowu podrzucamy wam kilka rzeczy, które można zrobić, żeby być eko i nawet jak nie jest to jakaś bardzo wam bliska ideologia, to naprawdę polecamy, zwłaszcza jak mówię, że są to takie rzeczy, które można pięknie zamienić. I zamiast, nie wiem, sztucznego konfetti, goście mogą sypać na was płatkami kwiatów, co jest jeszcze bardziej urocze. Tak, to też już, kurde, chyba czas najwyższy wprost trochę mówić czasami, że to już jest mądre. Robienie takich rzeczy jest mądre, a nie robienie ich, czy ignorowanie, udawanie, że tych problemów nie ma, to tak trochę nie bardzo, więc namawiamy ostro. Tak, tak. Chociaż jedną, dwie rzeczy, żeby zrobić na swoim weselu z takim poczuciu eko. No i jedna z najważniejszych rzeczy, bawcie się na swoim weselu. Najsmutniejszy widok, jaki my obserwujemy, to jest zestresowana para młoda, która biega, sprawdza, kontroluje, łapie ciągle kelnerów i zadaje im jakieś pytania i wydaje polecenia. I wiemy, że to wynika z tego, że chcecie zapanować nad sytuacją i chcecie, żeby było cudnie, ale nie da się zapanować nad 50, nad setką różnych osób, które piją, tańczą, bawią się. Więc po prostu wbijcie sobie do głowy, że już w dniu wesela jedyne, co wy możecie zrobić dobrego, to dobrze się bawić, dobrze tańczyć, może nawet nie dobrze zjeść, właśnie jedzcie. Nam się zdarzają pary młode, które przyjeżdżają na degustację po swoim ślubie, bo nie jadły nic na weselu, tak byli spięci, a potem od gości słyszeli, że było pyszne jedzenie i przyjeżdżają do nas na przykład na degustację. Tak, albo mdleją, gdzieś mają słabości jakieś, bo nie jedli nic.
Tak, szybciej się niestety możecie upić, szybciej możecie odpaść z imprezy, bo adrenalina w którymś momencie puści, a wy będziecie głodni i zmęczeni. Więc ważne jest, żeby to też w naszym poradniku jest cały taki przekrój dnia, co zrobić. I jedną z ważniejszych rzeczy to jest jeszcze przed położeniem pięknej szmineczki na usta i przed zaślubinami zjeść cokolwiek. Ja jadłam kanapkę z pasztetem i pamiętam, że była jedną z pyszniejszych kanapek z pasztetem, jakie zjadłam, bo po prostu chwyciłam cokolwiek, żeby zapchać brzuch, powiedziałam, że przez najbliższych parę godzin nic nie zjem. I my jesteśmy tacy mądrzy, ale ja na naszym weselu też prawie nic nie zjadłam. Nie, i strasznie żałuję, bo wszyscy mówili, że było pyszne. Więc kochani, na tyle, na ile się da, tak, wbijcie sobie do głowy, że jak już zacznie się impreza, w ogóle polecam taki zrobić sobie stop klatkę, spojrzeć na całą salę, pooddychać chwilę, zobaczyć tych swoich gości, spojrzeć na tego swojego męża czy swoją żonę, złapać ten moment, bo potem czas leci tak szybko, że naprawdę bardzo dużo osób nam to mówiło, że prawie nic nie pamiętają z własnego wesela i niestety tak. My też niewiele pamiętamy, a nie pijemy alkoholu. Więc to nie wynika z tego, że alkohol odebrał nam pamięć, tylko po prostu jest tyle emocji, tyle się dzieje, że ciężko to zapamiętać. Więc bądźcie tam uważni, bądźcie całym sobą. Coś jeszcze, mężu? Koniecznie podejdźcie do osoby, z którą macie kosę, albo z którą, której nie lubicie za bardzo nawet, albo jak już jesteście na swoim weselu, to rozmawiajcie z kim się da, ale spróbujcie porozmawiać z tymi ludźmi, z którymi najmniej zawsze rozmawialiście, czy to jest na przykład męża przyszłego, szwagra, ojciec, konia, brat, czy tak dalej. Jeśli nie lubicie się, podejdźcie do tej osoby i życzliwie, serdecznie pogadajcie z nią. To zawsze robi fajną robotę i wy będziecie to pamiętać i ta osoba to pewnie zapamięta. Tak, i to może jest zmienić taki dzień, że tak, i to może zmienić bieg historii. Taki katarzis trochę. No, to jest spoko. I ostatnia, pamiętajcie, że to nie jest koniec świata, to jest dopiero początek waszego świata, więc nawet jeżeli coś się wykolei, nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to jest tylko impreza. To nie jest nic, co jakby potem będzie kładło cień na waszym wspólnym życiu, wręcz przeciwnie, znowuż, jak spotykamy się z naszymi parami, na których różne jakieś na weselach działy się rzeczy, czy z winy naszej, czy z pogody, czy z winy gości, no to wiecie, co najlepiej się wspomina tak naprawdę z rzeczy, które poszły nie do końca według planu. I ja zawsze będę wspominała wesele Pauliny i Kamila, którzy mieli zaślubiny pod piękną wiatą w górach, z pięknym widokiem, tam ksiądz dojeżdża, jest piękna kaplica i padał taki amazoński deszcz, że oni stali wszyscy po kolana w błocie. Ksiądz tylko uchronił parę młodą i wsadził ich pod wiatę, a gości już się tam nie zmieścili. Ja wtedy byłem, bo byłem ich kierowcą. I tragedia tam była. Wszyscy przemoczeni do suchej nitki. Auta się zakopały w błocie, panowie musieli pchać te samochody, no tam jakiś Armagedon się wydarzył i goście wbiegli na salę na bosaka, przemoknięci, tak uchachani i tak roześmiani, bo już tak naprawdę już nic nie było ważne. Ważne było to, żeby się nagrzać, więc szybko musieliśmy klimatyzację zmieniać i włączać ogrzewanie, bo nagle się okazało, że jest sierpień, ale jest zimno. W ten moment, jak idziecie ulicą, jesteście już tak mokrzy, że mówicie, a... Już wszystko jedno. I do tej pory, jak się z nimi spotykamy, no to impreza była cudna, ale najlepsze zdjęcia i najśmieszniejsze wspomnienia są z tego momentu oberwania chmury. Także nawet jak będzie już ten dzień ślubu i zobaczycie, że coś się wydarzyło, że coś idzie nie po waszej myśli, jeżeli nie macie na to wpływu, no to po prostu show must go on i bawicie się dalej, a to sobie zapamiętajcie jako taką anegdotkę. A teraz konkurs, powód, dla którego wszyscy tu się dzisiaj spotkaliśmy. Kochani, to jest moment, kiedy my naprawdę, naprawdę jesteśmy podekscytowani, bo... Po mnie nie widać, ale jest. Ta książka tworzyła się latami, tak jak mówiłam, zaczęliśmy ją pisać po naszym ślubie, który był w 2017 roku, więc mamy rok 2021 i ona dopiero teraz, w tej chwili, jak do was mówimy, to zaczyna się przedsprzedaż. Z tego co wiemy, przed sprzedażą parę osób już kupiło książkę, za co bardzo dziękujemy i tym bardziej jest nam miło tutaj to wszystko tak, ogłaszać. Było o 20 chyba zaczęła się sprzedaż, a za 5 już kilka albo kilkanaście egzemplarzy już się sprzedało, więc super, dzięki. I teraz jeśli chodzi o konkurs, to wymyśliliśmy, że każdy, kto kupi naszą książkę do końca sierpnia, czyli mamy 2 miesiące, będzie mógł wziąć udział w konkursie. Teraz reguły tego konkursu. Musicie zakupić książkę, z tą książką zrobić sobie zdjęcie w temacie miłość we własnym rytmie.
To jest mega luźny temat, pokażcie po prostu, w jakim rytmie bije wasze serce i wasza miłość. I ważne jest, żeby na tym zdjęciu gdzieś była nasza książka. Totalnie nie musi być na pierwszym planie, może być gdzieś z boku, zostawiamy to zupełnie wam. I hashtag, żebyśmy mogli odnaleźć to zdjęcie, koniecznie, bo w zasadzie tylko dzięki hashtagowi możemy odnaleźć to zdjęcie, więc nie zapomnijcie oznaczyć hashtag wesele we własnym rytmie. Tak. A oprócz tego musicie oznaczyć naszą stronę Wesele we własnym rytmie albo na Instagramie, albo na Facebooku, zależnie od tego, gdzie będziecie swoje zdjęcie udostępniać. Czyli tutaj jeszcze raz jest kolejność, co trzeba zrobić, kupić książkę, kupujemy ją na naszej stronie weselewewłasnymrytmie.pl. W ciągu doby u was będzie, wysyłka jest niesamowicie szybka. Co więcej, jeżeli ją kupicie teraz, jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro, to wysyłka jest w gratisie i w gratisie dostaniecie też ją w formie e-booka, dzięki czemu zawsze będziecie mieli ją w kieszeni. A jest tam naprawdę dużo takich rzeczy, które gdzieś jak będziecie w trasie, albo będziecie w tramwaju, albo w korku gdzieś stali, to możecie sobie... Spoko, my doceniamy, bo słuchamy mnóstwo książek na e-bookach, czy na jadąc samochodem i to jest niesamowity oszczędzacz czasu. A czyta się, słucha się, jak się czyta. Tak, tak. Później ten e-book będzie dostępny w cenie 50 zł, więc wydaje nam się, że to jest super teraz promka, żeby z niej skorzystać. I wysyłka jest w gratisie do 25 lipca, więc jest tak niby jest. Czas, więc tylko na ten e-book trzeba się spieszyć i kupić w ciągu najbliższej doby. I taką mamy myśl, że jeszcze sobie możecie najwyżej zrobić zdjęcie tych opcji, co trzeba zrobić, ale myślimy sobie, że jeśli zainteresowało was cokolwiek w tych tematach, o których my mówimy, to rozmawialiśmy tutaj z wami 30 minut chyba? Tak, 35 minut i to jest naprawdę 1000, co jest w książce, bo tak jak Goga mówiła, książka ma prawie 400 stron, więc jest tam mnóstwo spostrzeżeń, ciekawostek i wydaje nam się, że mądrych rad odnośnie zrobienia swojego wesela we własnym rytmie. Tak. Tutaj jest spis treści, to co jest też ważne, tak jak rozmawialiśmy z naszymi dziś przyjaciółmi, którzy już widzieli tę książkę, to, że pokazujemy też wam po kolei, od czego zacząć, że jest na tyle, staraliśmy się to poukładać, że od samego początku, od pierwszej rozmowy właśnie, że w ogóle wpadacie na ten pomysł, że tak, mówicie sobie, chcemy wziąć ze sobą ślub, do tego momentu, kiedy stajecie przed ołtarzem, a nawet do tego, co się dzieje po ślubie, o tym, jakie dokumenty trzeba zmienić, staramy się was przeprowadzić przez cały ten cykl, który... No umówmy się, jest dosyć skomplikowany, kiedy robi się to pierwszy raz, ale wydaje nam się, że zawarliśmy tam dużo mądrych rzeczy i to, co jest ważne, to nie tylko my, ale mnóstwo naszych przyjaciół z tej branży wypowiada się do tej książki, daje swoje rady z każdej praktycznie branży ślubnej, od kwiatów. Tak, z każdej branży, każdy super podwykonawca nam pomagał w tworzeniu tego i w napisaniu paru zdań od siebie, jak z jego oczami to wygląda. Więc to też jest nie tylko nasz wkład, ale też super zespołu ludzi, którzy pracują pomogli nam, tak. W branży ślubnej. No i książka ma piękne zdjęcia, jest ładnie wydana i mamy nadzieję, że wam się bardzo spodoba. I tak jak mówiliśmy, kupując teraz, macie wysyłkę gratis i darmowego e-booka. I tak wygląda nasza książka. Jesteśmy mega podekscytowani, więc cieszymy się, że możemy tu sobie z wami jarać się tym wieczorem niedzielnym. Śledźcie nas na Wesele we własnym rytmie i na naszą stronę, na którą już pewnie trafiliście, skoro tutaj jesteście. I teraz możemy przejść sobie już do pytań. Było cudownie, bardzo wam. Wysyłka jest gratis w Polsce, ale za granicę też ogarniemy, nie ma problemu. Na pewno z całą przyjemnością. Jest też dużo anegdotek w książce. Czekamy na jakieś pytania. Teraz jak się pojawią, to będziemy... O wilku mowa. O, cześć Paula. To Paulina w deszczu brała ślub. Tak. Aha, to bo Gosia czytała, to ja jestem trochę do tyłu. Na cały świat, tak jak napisał Karol. A, tu Justyna, a naszym... Kochani, jak super. Macie jakieś pytania totalnie niezwiązane z prezentacją, ale związane z waszymi planowaniem wesela, to śmiało piszcie. Wiemy już dość dużo, a to, czego nie wiedzieliśmy, to na potrzebę książki musieliśmy się dowiedzieć, więc czekamy jeszcze. Tak, już musiałem doktoryzować z psychologii prawie, pisząc tą książkę. Dla pewności wysyłka darmowa tylko na terenie Polski. Tak, na terenie Polski. Dzięki za dobre rady, miłą nie, atmosferę. Nie, tylko na terenie Polski. Za granicę też możemy wysłać. Tak. Ale gratisowa jest na terenie Polski. Aha, okej, sorry. Czy są jakieś zbędne wydatki, których pary żałują? Na czym warto zaoszczędzić, a na czym nie oszczędzać? Wiecie co?
ciężko nam się mówi takie rzeczy, bo wiadomo, że my wspieramy każdego w tej branży. No i natomiast dzisiaj rozmawialiśmy o tym, szczerze mówiąc, nie? Tak, że po pierwsze, jeżeli wszystko zorganizujecie mądrze i dobrze, to będzie mało takich momentów, kiedy będziecie musieli się wycofywać z jakiegoś zakupu albo odmawiać jakiejś umowy. To jest chyba najgorsze, co można zrobić, podpisać umowę z kimś, potem nagle okazuje, że jednak nam coś zgrzyta. Natomiast też nie warto robić z wesela imprezy cyrkowej. Im więcej jest atrakcji, tym mniej goście mają czasu na bycie, po prostu bycie z wami. I jakby te atrakcje teraz są przecudne i warto pomyśleć o jakimś prosekowanie, czy o jakimś tam, nie wiem, super fotobudce, ale znowu nie zróbcie tego za dużo, bo to jest miejsce, w którym pieniądze uciekają na pewno. Na wszystkim da się zaoszczędzić i wydaje mi się, że z każdym, z kim będziecie rozmawiać, warto porozmawiać o opcjach, natomiast często to nie jest tak, że dostajecie zniżkę dlatego, że jesteście przysympatyczni, bo wszyscy by mieli wesela u nas za darmo, bo wszyscy są super, ale można poznać o tym, czy skończyć, jeśli chodzi o salę, czy skończyć wesele wcześniej, czy nie robić ostatniego na przykład posiłku i właśnie zamiast skończyć o 4, czy zakończyć o 12, czy o 2. Można rozmawiać. Można rozmawiać też o zimowej porze. Wiadomo, że te zniżki nie są też jakieś spektakularne, bo słuchajcie, to zimową porą tak samo płacimy ZUS-y, płacimy za śmieci, płacimy nawet więcej za prąd i za grzanie, więc to nie wynika z tego, że ktoś wam nie chce dać zniżki, tylko po prostu też wynika z kosztów prowadzenia firmy, które w tym roku zwłaszcza w Polsce poszły kolosalnie do przodu. Natomiast warto zawsze rozmawiać. Co myślicie o między serwowanym na talerzach zamiast dań na półmiskach? Bardziej elegancko, o tym też piszemy w naszej książce dosyć dużo, bardziej elegancko na pewno jest, na pewno goście nie marudzą, że ktoś czegoś nie spróbował, bo każdy dostaje to samo, a goście niestety na weselu mają takie tendencje, że lubią sobie zaglądać w talerz. Tak, tak. Jak wegetarianie dostają coś innego, to zaraz jest takie, wie pani co, bo ja w sumie też nie jem mięsa. A potem widzimy tą osobę, która nie je mięsa i dostaje coś specjalnie od nas dodatkowo wegetariańskiego, że jednak je kotleta, ale była po prostu ciekawa. Tak, ale generalnie zawsze na talerzach serwowane to jest zawsze lepsze rozwiązanie z punktu widzenia gościa, natomiast gorsze, jeśli chodzi o obsługę. Obsługa będzie miała ciężej, oczywiście, bo to trzeba przygotować, wydać i tak dalej. Może trwać dłużej. Może trwać trochę dłużej. My to robimy też, jak klient sobie zażyczy, ale jeśli chodzi o was, to na pewno będzie ładniej. Będzie ładniej, ale z drugiej strony na plus półmisków jest też to, że będzie szybciej. Jak ktoś się nie naje, to nie wstydzi się wziąć dokładkę, bo jednak przy serwowanym mało kto ma taki tupet, żeby powiedzieć halo, przepraszam, czy ja mogę jeszcze jedną porcyjkę. Ludzie spróbują różnych opcji i jakby nie zmuszacie też, jeżeli nie wiem, zaserwujecie rybę, bo ryba wygląda elegancko, okaże się, że połowa gości nie je ryby, tu musicie naprawdę wstrzelić się zdaniem, żeby wszystkim smakowało, tak. A na półmiskach można dać jeden na półmiskim wege, na drugim dać rybę, na trzecim mięso i tak naprawdę macie załatwionego każdego gościa. Karolina Sapa. Oczywiście, że jest taka opcja. Można kupić samego e-booka. Tak. I to też jest bardziej eko. Tak, w książce piszemy też o tym, jak brać ślub z kimś, kto jest innego wyznania, jak brać ślub z obcokrajowcem. Tutaj, jeśli chodzi o papiery, to trzeba tak naprawdę tylko mieć przetłumaczone przez przysięgłego tłumacza, czyli nie może wam to ktoś na kolanie przetłumaczyć, tylko to musi być wszystko z pieczątkami, no bo są to dokumenty. No i kwestia znalezienia celebrantów, którzy to poprowadzą w dwóch językach, natomiast no nie jest to tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać na starcie. Takie rzeczy opisujemy w naszej książce o tym właśnie, jak brać ślub z rozwodnikiem, jak brać czy z rozwódką, jak brać ślub z osobą z innej wiary, albo jeżeli tylko jedna osoba chce mieć kościelny, a druga nie, tych opcji jest naprawdę, tak, jest słuchajcie, dużo. Mnóstwo. Czy przyjmować kolorem zupy? My zawsze sugerujemy, żeby nie brać zupy kolorowej, bo to jest strach dla gości. Kremy się je łatwiej niż rosół, bo rosół tak. Jednak z makaronikiem chlapie i cieknie po brodzie, ale jednak... Ja mam zawsze problem, bo ja uwielbiam rosół, a nie cierpię kremów. Nie wiem czemu, po prostu nie mogę jeść kremów. I jak serwują zawsze krem, to ja jestem bardzo zniesmaczony, ale kolor faktycznie ma duże znaczenie, bo będą niezadowoleni, będą marudzić, będą... Bo jest strach tym pobudzeniem się. I będzie. Na pewno także barszcz, krem z buraka, no jest... Krem z białych warzyw lepiej, tak, krem może... z dyni można też zrobić taki troszkę jaśniejszy,
ale no burak jest na pewno kontrowersyjny. No. I tak umówmy się, większość gości do godziny czwartej będzie czymś ugrudzona, ale obiad to jest ten moment, tak kiedy wszyscy chcemy wyglądać. Na intro, na pierwszy taniec, na jakieś pierwsze sety to lepiej jeszcze może nie. Tutaj Karol nam podpowiada, sam e-book bez książki drukowanej pojawi się w sklepie pojutrze po zakończonej promocji. Ma to sens. Jak wybrać fotografa w pakiecie z filmowcem? Jakie kryteria? Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Chemia między wami. Chyba tak. I przede wszystkim oglądacie portfolio, czyli oglądacie sobie zdjęcia lub filmy ludzi, którzy je wykonują. Rozmawiacie, spotykacie się, rozmawiacie raz, rozmawiacie drugi raz. I my zdaliśmy się też na chemię i się nie przejechaliśmy na tym. Zawsze jest warto o tym myśleć, bo jeśli chodzi o... Wiemy teraz, że rynek jest troszkę zalany przez fotografów ślubnych. Jest tego bardzo dużo i ciężko jest wybrać zdjęcia, które mogą się czasami różnić od siebie jakimiś wielkimi spektakularnymi tak. szczegółami. Dlatego rozmowa, te zdjęcia zawsze będą dobre, jeśli mówimy o fotografach ślubnych, natomiast róbcie to z tymi ludźmi, z którymi się najlepiej czujecie. No wiadomo, że są fotografowie, którzy robią te zdjęcia faktycznie spektakularne i są też spektakularnie drodzy. Także jest też zawsze taka opcja. Wtedy to na pewno będziecie mieli pewność, że macie oryginała, bo mamy w Polsce kilkunastu fotografów, którzy są naprawdę top of the top, robią to pięknie, świetnie i wspaniale, czy filmowców, no ale to już za tym idzie też cena, nie? A z drugiej strony można wziąć kogoś, kto jest początkujący i robi wspaniałe zdjęcia i ta cena jest zupełnie inna, tak. Bo jest na starcie, więc... A czasami, przepraszam, też jest tak, że ta osoba na starcie bardziej się stara od tej bardzo zaawansowanej i chce się wykazać czymś, dostając duży kredyt zaufania, więc tak naprawdę chemia. Chyba tylko to, że jak zobaczycie, spodoba wam się ich portfolio, to druga rzecz, muszą wam się oni spodobać jako ludzie. Jeżeli ich nie polubicie, to po prostu nawet jak zrobią piękny materiał, to wy będziecie na tych zdjęciach wkurzeni, bo będą was denerwować. Tak, potem nie będziecie o nich rozmawiać, nie będziecie ich, wiecie, to tak trochę trzeba się lubić. Ładne portfolio, potem chemia i potem budżet, to są trzy kryteria takie główne. Czekajcie, bo tu jeszcze coś mi uciekło, to było wcześniej, Izabela, czy da się zorganizować dobre wesele bez alkoholu? Da się, mieliśmy kilka takich, natomiast to jest też kwestia porozmawiania z rodziną i niestety na większości tych wesel, pomimo że to... To jest tak, my poruszamy też to w książce, to jest temat dość trudny i złożony. Tak, zaczynamy wychodzić z założenia, my zupełnie prywatnie mówiąc, że... Czasami nie ma sensu tego robić, dlatego że ludzie chcą się napić, dochodziło do sytuacji, gdzie robią ściepę i wsiadają w taksówkę, jadą na stację benzynową, wracają. To jest jednak jakaś liczba gości, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować, a ułamek tych ludzi na pewno się wyłamie i oni będą się chcieli napić i tak będą się chcieli napić, więc żeby im zaoszczędzić takich sytuacji, czasami myślimy... I nawet sobie, bo to sobie, dla was jest przykre, że ktoś... Tak, jakby nie... dochodzi do takich po prostu do... Nie wiem, jak to powiedzieć, przymiotnika szukam. W każdym razie, no nieładnie to wygląda z dwóch stron wtedy. Wy jesteście źli, oni są trochę jakby przyłapani na gorącym uczynku. I my sami nie pijemy. Na naszym weselu był alkohol i... Można ten alkohol ograniczyć, można nie stawiać brutalnie wody na stole, tylko po prostu zaproponować tam troszeczkę krawki, winka. Wina, na pewno wcześniej warto o tym gościom powiedzieć. Jeżeli ktoś weźmie jakieś zastrzeżenia, no to niestety ja jestem za radykalnymi krokami, jeżeli mu się nie podoba, to nie musi być naszym gościem, bo to jest, jeżeli dla was to jest ważne z jakiegoś powodu, to absolutnie goście powinni to uszanować. Niestety my jesteśmy świadkami tego, że goście przynoszą imprezę do bagażnika w aucie, do pokoju na piętrze i tam się przynosi część tych pijanych osób, bo one chcą po prostu pić, a nie chce im się schodzić ciągle na salę. No i wtedy jest i to problem. Jest brzydkie, to jest to, o czym Maciej mówi i to jest też dla was stres dodatkowy i taki smuteczek trochę. Natomiast jeżeli postawicie sprawę jasno i wytłumaczycie, nawet nie musicie się tłumaczyć, no bo to nie chodzi o to, tylko powiecie gościom, że nie będzie alkoholu, no to ci, którzy uszanują, to uszanują. Ewentualnie, tak jak mówię, zrobić półśrodki i zaproponować tam jakiegoś drinka powitalnego, czy jakieś tam winko, żeby stało. Czy skierować właśnie imprezę w taki sposób, że alkohol nie jest jakby w centrum uwagi cały czas, tak. To jest osobno bar, gdzie każdy może podejść po drinka, ale absolutnie na przykład nie polewamy przy stołach. To też jest fajne, bo wtedy ten alkohol nie jest też cały czas taki jakby obecny w tym obiegu naczyń i toastów śmiesznych, nieśmiesznych czasami. Bardzo ważne jest, żeby mieć dobrego wtedy DJ-a, a tudzież zespół, ale żeby był wodzirej. Wodzirej, tak. Bo to jest ta różnica, że DJ głównie puszcza muzykę i czasami coś powie, ale wodzirej to jest osoba, która ciągnie tą imprezę.
I jeżeli goście zobaczą nagle, że są na parkiecie już trzecią godzinę, a w sumie nie piją i tak świetnie się bawią, to macie sprawę załatwioną, czyli wtedy może warto poszukać kogoś, kto wam tą imprezę na fajnym poziomie pociągnie, zaprosić tych gości do zabawy, pomimo tego, że oni będą trzeźwi, to wyjdą na parkiet, będą się bawić, będą tańczyć, będą robić pociąg. Więc to jest takie rozwiązanie. Dali? Co z atrakcjami typu gry dla gości? Warto czy też również się da? Pewnie, że się da. Goście lubią też gry. Czasami się śmiejemy, że im bardziej rubaszne, tym lepiej. Zależy od was i od zależy gości. Zależy od was i od gości. Jak wy lubicie te gry, to róbcie. Jak ich nie lubicie, to nie róbcie. I chyba tyle jest. Taka jest taka rada nasza, bo czasami te gry wychodzą fajne. My się śmialiśmy, że włączaliśmy pochłaniacze żenady i robiliśmy przeróżne gry na weselach. I wychodziło to śmiesznie, a niektóre były no, aż obsceniczne i nam się trochę nie podobały, więc zależy od was. Ja rozprowadziłam karaoke też na jednym weselu i zaczęło się od tego, że panna młoda po prostu bardzo chciała zaśpiewać na swoim weselu, więc jak ona zaśpiewała, to potem kazała mężowi zaśpiewać, bo w sumie nikt inny nie chciał i jak już mąż zaśpiewał, to nagle poleciała cała fala i nie mogłam, i byłyśmy umówione na 45 minut i ja nie mogłam wyłączyć tej maszyny, bo po prostu wszyscy chcieli mikrofon i wszyscy chcieli śpiewać, tańczyć i śpiewać do tego karaoke, więc ludzie chcą się bawić, tylko trzeba im dać troszeczkę czasu. Jeżeli stawiacie na zabawy, to nie warto moim zdaniem robić ich co dwie godziny jednej, tylko zrobić może longiem, tak, zrobić kilka na fajnym poziomie. Tak. Karaoke jest zawsze super, tak na marginesie, tylko przedłuża się często. Tak. Samemu mogę, to nie da się wziąć udziału w konkursie. No nie, no do udziału w konkursie, kochani, trzeba z książeczką. No tak. Zaproszonych już gości. O, to jest bardzo ciężki temat, natomiast jeżeli występuje taka sytuacja, to na pewno jest ku temu jakiś powód. Jeżeli to jest powód, o którym możecie powiedzieć tym gościom, to tak będzie najlepiej. Coś się wydarzyło, wydarzyło się to i tamto i ich musicie odmówić. Czasami można zwalić na salę, powiedzieć, że sala, teraz to w ogóle na wszystko na COVID możecie zwalić, że sala ma po prostu ograniczenia i jakby musicie niestety wybrać między jednym a drugim gościem, przepraszacie. Jeżeli natomiast jest to jakaś sytuacja, do której doszło w waszej rodzinie czy wśród przyjaciół i nie chcecie już z tymi gośćmi mieć nic wspólnego, no to po prostu tym bardziej warto ich odmówić i urwać kontakt, no więc no, ciężko mówić nie znając sytuacji, na pewno jest to drastyczne, ale naszym zdaniem wszystko wypada pod warunkiem, że to jest w zgodzie z tobą i z twoim przyszłym mężem. Fajnie zawsze mówić prawdę, ale no czasami jest jednak tak, że ta prawda jest niemożliwa nawet do powiedzenia, nie? Więc też nie znamy sytuacji, ciężko, ale... Co zrobić z rodziną, z którą ma się kontakt raz do roku, zaprosić, bo wypada czy nie? No, bo ja już dużo mówiłam. To jest kolejna rzecz, którą też poruszamy w książce i... My nie zapraszaliśmy takiej rodziny i taka rodzina u nas pojawiła się sama, przyjechali, byli na mszy naszej, bo mieliśmy ślub kościelny, byli chwilę z nami, potem oczywiście zostali na obiedzie, bo ich musieliśmy nalegać, żeby zostali, absolutnie się nie obrazili. Wychodzimy z założenia, że nie zapraszać ludzi, z którymi się widzicie raz w roku, zapraszajcie tylko tych, na których wam naprawdę zależy, a tamci wydaje nam się, że uszanują to. Jeśli nie, no to tutaj też podobnie jest, że na zasadzie, że nie jesteśmy warci wtedy swojego czasu i szacunku do siebie, tak nam się wydaje. Tak, to jest bardzo trudne do wytłumaczenia starszym pokoleniom, bo to zwykle rodzice, tak, się wydaje, że muszą być chrześni, że muszą być ciotki, wujki, a zwłaszcza jak ty byłaś jako czterolatka na czyimś weselu, to też musisz teraz tego kogoś na wesele. My jednak tutaj tą filozofię taką, że robicie to pod siebie, jeżeli macie na to fundusz i miejsce na sali, a wiecie, że dzięki temu rodzice będą się lepiej bawić, czy ktoś się lepiej poczuje, to spoko. Natomiast nie jest to na pewno coś, co trzeba robić. I tak jak Maciej powiedział, jeżeli to są życzliwe wam osoby, to będą się cieszyć waszym szczęściem, a jak chcą się po prostu przyjechać i najeść, popić za darmo, to się obrażą, ale takich gości i tak nie chcecie jakby w swoim życiu, więc to jest fajny przesiew. O, na szefostwo warto zwrócić uwagę. Na chemię. Na chemię, a tak naprawdę no to jest, to jest cała noc gadania, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim na jedzenie, spróbować jedzenia i na kierownictwo tej sali. Ludzie, oni z salą macie największy kontakt, przynajmniej tak nam się tak wydaje, że z nami cały czas jesteście w kontakcie, dużo rzeczy zapada właśnie na sali, dużo decyzji dotyczących innych podwykonawców zależy od sali, więc musicie polubić kierownika, menadżera, ktokolwiek się tam wami zajmie, no musi wam się spodobać to miejsce. I teraz kwestia jakby liczby osób. Niektórzy mówią, że no wybierz salę pod swoją liczbę osób. My jesteśmy niestety często świadkami tego, że lista osób jest robiona pod naszą salę.
I czasami jest trochę ścinana liczba osób, bo ta sala zabiła po prostu tak mocno w sercach par młodych naszych, więc to zależy od was, czy dla was jest ważniejsze, żeby mieć właśnie wielkie wesele i niekoniecznie, bo im bardziej klimatyczna, inaczej, ciężko jest w Polsce jeszcze o bardzo fajne klimatyczne sale, które zrobią wesele na 150-200 osób. Tych sal jest naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. To jest, co szkoda, to jest super nisza, polecamy wam do otwarcia. Ale damy też rady. Jako biznes pewnie. Tak, jak prowadzić taką salę, możemy wam pomóc. Natomiast jeżeli wam się uda połączyć i liczbę osób, i to miejsce, w którym wam po prostu wy się dobrze czujecie, i jeszcze dojdzie do tego dobry menadżer, który was w tym wszystkim się wami zaopiekuje, dojdą fajne opinie gdzieś w internecie, że okaże się, że to miejsce jest raczej chwalone, i jeszcze spróbujecie jedzenia i będzie smaczne, no to czego tu więcej chcieć? Go for it. Go for it. Nawet jak będziecie musieli całą Polskę przyjechać, żeby być w tej sali, to wydaje nam się, że warto. Ja nie jestem fanką zespołów, więc ja bym wam powiedziała, to może poszukajcie DJ-a w takim razie. Bo może po prostu jeszcze w Polsce nie ma takich zespołów, żeby poczuć chemię. Możecie też zawsze do nas napisać, odeślemy was do naszych menadżerek i one wam polecą na przykład naszych znajomych, z którymi my współpracujemy. Tak. Wczoraj byli u nas znajomi z Łodzi i rozmawialiśmy odnośnie, bo stwierdzili, że nie robią u nas wesela jednak, tylko robią w Łodzi ze względu na to, że starsza część rodziny ma kłopot z dojazdem. I właśnie my rozmawialiśmy o zespole, no i my zdecydowanie, debata trwała godzinę czasu i wygrał DJ, powiedzmy tak, zespół jest w stanie popełnić więcej błędów i ma więcej takich ognisk zapalnych, typu nie zawsze nam się będzie podobało, jak ten zespół będzie grał, a to się okaże też dopiero już w trakcie na weselu. Sety będą krótsze, bo zespół musi robić więcej przerw. Jest tam więcej tych ludzi do obsługi sprzętu, więc istnieje ryzyko, bo znamy to z doświadczenia, że któryś się pan napije za dużo i zabraknie jednego instrumentalisty. Zespół po prostu jest w większej grupie ryzyka do ogarnięcia i jest droższy, dlatego u nas wczoraj bezapelacyjnie wygrał DJ. DJ-e w tej chwili już robią naprawdę takie fajne show i ta jedna osoba robi taką dobrą robotę, że a zespołów ciągle jest mało i też się zderzamy z tym, że ludzie o nas pytają o zespoły, mamy kilka fajnych, z reguły 3 lata do przodu nie mają terminów i stąd się wziął duży hype na DJ-ów i uważamy, że to jest chyba rozsądniejsze, mądrzejsze, aczkolwiek jak dla kogoś się liczy muzyka na żywo, to wiadomo, szukać zespołu, no i szukać tej chemii, a jak nie znajdziecie, no to wtedy chyba zostaje ten DJ faktycznie. Tak, my obydwoje jesteśmy fanami muzyki na żywo, bo nie ma nic lepszego jak muzyka na żywo, ale czasami ale wesele, warto naprawdę się zastanowić, ten DJ ma po prostu więcej plusów na weselu. Tak. Tak, i wiecie co, my mieliśmy, nazajutrz film nam robił ślub z naszego wesela i zrobili przepiękną robotę i mamy piękne teledyski, ale teraz po kilku latach żałuję, że, bo jeszcze wtedy wiem, że oni mieli taką opcję, teraz już nie wiem, bo to minęło dużo czasu, ale że mogliśmy dostać surowy materiał z dnia ślubu i my powiedzieliśmy, nie, kto to będzie tyle godzin, kto to będzie oglądał, dajcie te 4 teledyski, to jest piękne i tak dalej, a teraz żałuję, bo nie mamy nagranej przysięgi, nie słychać naszych głosów, jest, no wiadomo, jak to teledysk, jest kwintesencja całego tego ślubu i to jest przepiękne i budzi emocje, ale po 4, na przykład w 5. rocznicę ślubu chętnie bym obejrzała całość, więc warto w ogóle też pomyśleć o takiej opcji. I druga rzecz, która może nie a propos filmu, ale a propos zdjęć, które ja żałuję z naszego wesela, że tak się dużo działo i ja chciałam być taka fajna i spontaniczna, że jak usłyszałam, żeby robić sesję zdjęciową z każdym, powiedziałam, nie, szkoda czasu, po prostu rób reportaż. A teraz żałuję, bo ja nie mam, słuchajcie, ani jednego zdjęcia z moją mamą, także stoimy koło siebie i jesteśmy. Czy nie mam zdjęcia, no z babcią mam jedynie pozowane i cieszę się, bo babcia zmarła 2 lata temu, czyli 2 lata po ślubie i jakbym nie miała tego zdjęcia ze ślubu, tylko dlatego, że uparłam się, że chcę, to bym strasznie żałowała, więc warto to jednak te pół godziny, 40 minut poświęcić na te nudne pozowanie, tylko z panami, tylko z paniami, tu kuzynki, tu rodzeństwo, tu rodzice chrześni, wiecie, nuda. Przerobić ale... to, ale potem jest pamiątka jak diabli. No. Ale film 3 razy tak. I filmy też. I czy to będą musicale, te teledyski, czy to będzie jakby z waszym głosem, wszystko warto. Kiedy pan młody może zdjąć marynarkę? Jak ma kamizelkę? Tak, jak, pan jak, siada, ma... jak siada chyba już generalnie przy stole i rozpina ją i wtedy chyba może ściągnąć. Zależy jak się będzie też czuł, nie? No bo
To chyba też zależy od tego faktycznie, jak facet się będzie, ale a wydaje mi się, że tak, dopiero po części oficjalnej, na pewno nie w kościele. Jest cała etykieta i tutaj nam Mr. Vintage pomógł zrobić cały rozdział o tym, bo nie jesteśmy specami, jak widać po naszym ubraniu. Także w naszej książce są bardzo mądne rady o panach, o tym, czym jest frak, czym jest surdut, kiedy się nosi. Wszystko zależy, jeśli chodzi o to pytanie, w jakim klimacie też robicie imprezę, bo jeżeli robicie elegancką imprezę i chcecie, żeby wszyscy mieli fraki, to jest do zrobienia, natomiast wtedy jest zupełnie inna etykieta, niż jeżeli pan młody ma spodnie w kratę, a marynarkę ma z łatami na... To jest kłopot, bo musielibyście robić imprezę o 20, bo frak tylko po 20. Tak, tak, to są niesamowite fajne znaki. Rzeczy są też, tak. To są niesamowite, w ogóle bardzo polecamy Michała Kędziorę do śledzenia, bo on wie wszystko o modzie męskiej, na bieżąco to wrzuca u siebie na media społecznościowe, więc tam na pewno więcej takich mądrych odpowiedzi na to pytanie, natomiast naszym zdaniem po części oficjalnej i dobrze, żeby miał pod spodem kamizelkę, zawsze to wygląda lepiej. Tu jeszcze, czy panna musi tańczyć z każdym? Panna młoda nic nie musi. No, Queen of the Night, więc nic, absolutnie nic. Możesz nawet powiedzieć, że ty z nikim nie tańczysz dzisiaj oprócz męża. Na przykład, no, tak. Nie, nie. I jak, jak tego uniknąć? Zawsze można powiedzieć, za sekundę się złapiemy, jestem taka zmęczona, muszę chwilę tam polecieć, muszę... No, ciężko, ale można. Ciężko, a z drugiej strony ja chyba przetańczyłam z każdym, bo byłam tak podjarana i są takie fajne emocje, że najważniejsze, żeby się jakoś tam nie kontrolować, także o jej powinnam albo nie powinnam, po prostu go with the flow. YOLO. YOLO. Do końca wakacji. Tak, do 31 sierpnia. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Tak, 31 sierpnia. Tak, totalnie tak. Jeżeli macie sprawdzonych podwykonawców i wam się podobali i tym bardziej, że waszym gościom, a goście będą podobni, to totalnie warto brać. Wątpię, żeby padł jakiś komentarz typu, o Jezu, wzięli tych samych. Nie, prędzej padnie komentarz, wzięli za fajny, super, wzięli, tak. Super zespół, bo był, bo oni dają radę. No, no tak, brać. Jak są sprawdzeni, to zawsze. Tak, jak szukacie podwykonawców, a wiecie, że ktoś z waszych bliskich był zadowolony z czegoś na swoim przyjęciu, to totalnie możecie korzystać. Mamy ślub i wesele 80 km od domu. Wiele osób mieszka jeszcze dalej. Czy powinniśmy zarezerwować i zapłacić za nocleg dla wszystkich gości? Nie ma. Ciężko jest tym słowem powinniśmy. Jeżeli już kogoś tak daleko zapraszacie i chcecie, żeby został na noc i pił, to powinno, no tak, pojawia się, to wypadałoby, żeby dać im jakąś alternatywę, albo możliwość odwozu na wasz koszt, albo tego noclegu. Wiadomo, że możecie powiedzieć, no to też od funduszy zależy i możecie powiedzieć, słuchajcie, to jest zaproszenie tylko na wesele, jakby nocleg w własnym zakresie, ale wtedy nie zdziwcie się, że część osób wyjedzie na przykład przed 12, no bo muszą dotrzeć te 140 km do domu, nie mają za bardzo gdzie spać, nie każdy znajdzie sobie ale byłem nocleg. Na takim weselu, przepraszam, muszę przerwę, u Jacka. I faktycznie wróciłem, wesele się skończyło chyba druga, trzecia, ja stwierdziłem, że jadę do domu, no i na własną rękę musiałem jechać do domu, i czy, bo spania nie miałem, nie zostawałem na noc, pamiętam, i więc jakby nie mam z tego powodu jakiegoś problemu teraz, czy traumy, że takie coś się stało, myślę, że ludzie nie myślą w ten sposób, aczkolwiek jeśli kolejny raz to są starsze osoby, na których tam gdzieś zależy, no to mogą się poczuć dotknięci troszkę, ale to, dlatego tak. Może młodych lepiej puścić wolno, a starszym zapewnić, może tak. Jeżeli no. Tak, jeżeli musicie wybierać, to tak. Ewentualnie pomyśleć, czy da się zorganizować jakieś dwa busy, które na przykład będą jechały do jakiejś tam miejscowości, żeby... Dwa razy w nocy, nie? Czy trzy, czy raz nawet. Na pewno jest to bardziej eleganckie i też pozwoli waszym gościom zchillować, nie przejmować się, co mają ze sobą zrobić, tylko... No i ceny też noclegów, przynajmniej też my tak robimy, że ceny tych noclegów w dniu wesel są tańsze zazwyczaj, bo to jednak płacicie dużo wtedy za... Kładziecie całą ekipę ludzi, więc płacicie dużo, także jakiś podwykonawca powinien pójść wam na rękę i dać na pewno lepszą cenę za to. My nie wypuszczamy gości bez śniadania poprawinowego, bo głównie dlatego, że właśnie do nas goście dojeżdżają te kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów i zawsze namawiamy pary, żeby rano jeszcze tych gości nakarmić. Mamy to zrzucone w ofertę naprawdę, tak naprawdę za grosze, bo chodzi tylko o to, żeby ci goście rano bezpiecznie wrócili do domu, żeby oni mogli zjeść, jeszcze odsapnąć, dojść do siebie i wsiąść w auto. I wydaje nam się, że jeżeli już robicie imprezę wyjazdową poza miejscem zamieszkania waszych gości i zapraszacie ich na nocleg,
to warto pomyśleć chociaż o takim śniadaniu poprawinowym. Bardzo dużo osób decyduje się jednak, że zwłaszcza jeżeli to jest wyjazd w fajne miejsce, to decyduje się, że zostaną z parą młodą dłużej, to wtedy owszem, można pomyśleć ewentualnie jeszcze o jakichś przedłużonych poprawinach, więc u nas, ja powiem Wam, jak najczęściej pary wybierają. Najczęściej to jest śniadanie od godziny 9 do 13 i tam podajemy bufet, taki śniadanie typowo hotelowe, plus na życzenie pary młodej, jeżeli chcą, to to, co zostanie z wesela, na nowo podgrzewamy, wydajemy, żeby to jedzenie się nie zmarnowało, no nadal jest przecież dobre i warto, żeby goście mieli jakiś tam ewentualnie wybór. Ewentualnie grill, ewentualnie full poprawiny, nie? Tylko full poprawiny chyba już najrzadziej raczej. Wiecie co, przez 7 lat chyba nie mieli, może ze dwa razy mieliśmy poprawiny, z taką, że wiecie, takie, był DJ, że do 20, muzyka, że tak. To w ogóle jakby u nas w naszych salach się nie zdarza. Może dlatego też, że musicie wszyscy wrócić do domu. Przepraszam, śniadanie poprawinowe, tak jak Gosia mówi, jest chyba mega super opcją, bo to jest i tak, wszyscy pozwala im to wytrzeźwieć, zjeść coś, powiedzmy do tej godziny 13-14 są dalej z wami i nie puszczacie ich na pusty żołądek. Tak. A z drugiej strony pamiętajcie, że oni chcą wrócić do domu i się wyspać, więc też nie oczekujcie, że zostaną z wami nie wiadomo do której, bo często też no jest tak. Rozczarowanie, że po tym śniadaniu do 13 nagle jest grill, ma być na 70 osób, a zostaje osób 20. Tak. Goście chcą w którymś momencie wrócić do domu, oni następny dzień idą najczęściej do pracy, więc też chcą się wyspać i tak dalej. Więc... Zawsze jest oczywiście taki procent takich, którzy chcą pić dalej, no to im też można pozwolić jakby, ale na własny gdzieś tam z boku, ale zawsze na imprezie są tacy. Tak, tak, tak. Można łączyć to wszystko. Bardzo dużo zależy od urzędnika z Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast tak, niektórzy są tacy jak u nas, te panie są tak cudowne, że one same przedłużają i pozwalają powiedzieć swoją przysięgę i tą ceremonię robią taką naprawdę uroczą, a są urzędnicy taki, który po prostu pozwoli, da miejsce dla celebranta, który w międzyczasie wyjdzie i poprowadzi ślub humanistyczny. Nie powinno to być nigdzie problemem. Raczej nie. Raczej to wszystko jest easy. No zrobisz... Jak? Kurczę, no namioty, autokar jeden albo auta ze znajomymi do lasu, w jakieś wyznaczone miejsce, gdzie tylko ogniska można palić w lesie państwowym, tylko gdzie to jest dozwolone i zrobić takie wesele. I takie wesela, powiem Wam, też są super, świetne i znajomi nasi robili takie wesele w dziczy totalnie tutaj w górach obok i no na pewno nie wynajmowali sal, kwiatów i tak dalej, wszyscy, we wszystkim im pomagali znajomi, ale... To tylko kreatywność już wtedy. Tak. Można, byliśmy świadkami też wesel pod wiatami ogniskowymi, które były pięknie zrobione, wiecie, lampeczki, proporczyki, świece i po prostu tam impreza i jedzenie typowo z grilla, bez obsługi, każdy oporządzał się sam. Ale też w książce, przepraszam, piszemy o tym, jak oszczędzać na weselu i na czym można. Tak, i jakie zadawać pytania, żeby nie wypaść trochę na takiego, wiecie, sknerózka, bo czasami jest, nie wiem, w internecie znajdziecie 10 pytań, dzięki którym obniżycie cenę swojego wesela. No tak, i my tak, się wstydzimy, jak ktoś nam zadaje takie pytania, czy jak podwykonawcą, bo to są takie... Ale są tak, sposoby na to na pewno, tak, żeby oszczędzić. Natomiast jeżeli naprawdę zależy Wam na budżecie, a nie zależy Wam na zastaw się, a postaw się, to równie dobrze możecie zaprosić gości po prostu na obiad, a potem iść w miasto ze swoimi przyjaciółmi i tańczyć albo w klubie, miasto, albo... na koncert iść gdzieś. No wiecie, no opcji jest mnóstwo. Pewnie. Sky is the limit. U nas będzie ślub cywilny, humanistyczny. Najpierw w urzędzie, potem na sali. No tak, super, nie trzeba ekstra, tego łączyć. W ogóle tak. Przy ceremonii chciałabym, pan młody zobaczył mnie w sukience pierwszy raz, wiecie, rzucone pod nogi, powinnam mieć inną sukienkę do urzędu, czy jednak zrobić najpierw ślub humanistyczny. Wszystko od ciebie zależy, to jest już, ja bym szła w tej jednej sukience wszędzie, na każdą ceremonię. No tak, ja ty też. Ale chyba tak, chyba w jednej, że zaraz tutaj wchodzimy znowu na temat oszczędzania. Chodzimy zaraz na temat zużywania odzieży, ciuchów i tak dalej, ale chyba w tej jednej. Ewentualnie, jeżeli właśnie nie chcesz, żeby to było w urzędzie, tylko żeby na tym ślubie humanistycznym, no to może warto zamienić albo spróbować to połączyć. Urząd tak naprawdę, niektórzy zdarza się, że robią nawet dzień przed albo kilka dni po ślubie, bo to jest tak czysta formalność, że naprawdę nie musicie się przyklejać do tego pomysłu, że w urzędzie musi być ślub i wszyscy goście. Możecie to zrobić zupełnie w innym czasie. Raczej nie. To znaczy oni chyba już z racji tego, że będą spali we własnym domu, może wypada zaprosić ich, ale oni będą odmawiać. Oni na pewno nie będą
zainteresowani tym, żeby przychodzić na śniadanie. Na śniadanie nie. Jak zrobicie obiad albo grilla i oni mieszkają na tyle blisko, no to być może się pojawią, wpadną, więc też zależy. No bo śniadanie jest po to, żeby też nakarmić tych, których po prostu już przenocowaliście, więc dobrze, tak. A jedzenie, mówię, z wesela i tak zostaje, więc nawet można pogadać z salą, czy nie byliby w stanie zrobić jakiegoś takiego w mikrocenie śniadania, żeby tylko tych gości nakarmić. Ale to jest bardziej nakarmienie gości. Jeżeli robicie poprawiny, no to warto jakby, żeby nie dzielić wtedy tych gości, że wy jesteście lepsi, to bądźcie na poprawinach, wy i tak pojechaliście do domu, to nie bądźcie na poprawinach. Więc tutaj zależy, czy to jest tylko kwestia tego, że śpicie w jakimś miejscu i po prostu rano zjecie, to wtedy nie trzeba zapraszać, ale jeżeli robicie takie poprawiny, że jeszcze wiele godzin chcecie razem siedzieć, to warto dać znać tym ludziom. Totalnie w namiotach gości można położyć, można podstawić autokar, tak jak Maciej mówi, który po prostu o 12, o 2, o 4 będzie zabierał gości i odwoził do miasta, z którego pochodzą, czy do jakiegoś miejscowni. Tak, jest też opcja wynajmu takiego namiotu, w którym można zrobić dużą imprezę i pomyśleć ewentualnie o łóżkach polowych, które też można w takim namiocie potem rozłożyć, także też można tak, nie? Tak, można. Można wszystko wtedy. Wszystko, to jest fajne, fajny moment do myślenia o tym, jak zrobić takie wesele. Tak. Glamping jest teraz modny, te namioty można wynajmować. No tylko glamping ceny ma, nie? Ale te same namioty jakby rosną, bo taki glamping jest ekskluzywny, tak, ale duże namioty. Na zaproszeniach absolutnie wszystkie szczegóły, do godziny poprawiam organizację dojazdu do miejsca nocnego w dniu wesela i czy tylko te najważniejsze, a reszta słownie przy dawaniu zaproszenia? Ja jestem za opcją, wszystko na papierze i my mamy takie mapki specjalne zrobione, które dajemy naszym gościom, żeby ewentualnie albo grafik im przerabiał na zaproszenia, albo dodawał do zaproszeń. Żeby nie było nieporozumień, bo to, co powiemy, to wtedy ucieknie na pewno. I ja już nie pamiętam, co mówiłem godzinę temu, a co dopiero, co mi ktoś przekazywał przy dawaniu zaproszenia, to też jest taka podniosła chwila, że gdzieś te emocje i tak dalej biorą górę, także ucieknie, pisać. Jak najwięcej szczegółów, ważnych punktów, adresy, godziny, raczej pisać. I my uwielbiamy, my mieliśmy końcem października, już była tak bardziej jesiennie było, bardziej listopadowo nawet i mieliśmy ognisko i to było super miejsce spotkań ludzi, piękne zdjęcia, fajny klimat, wszyscy śmierdzą ogniem, trudno i tak wszyscy zaczynałem dziwnie pachnieć o którejś godzinie na weselu, więc lepiej, że wszyscy pachną ogniem, ale jest, wiecie co, ludzie tęsknią za ogniskiem, zwłaszcza jeżeli macie gości z miasta, to jest to takie miejsce spotkań i takich fajnych, ciepłych rozmów, więc zamiast trzymać wszystkich sztywno przy stole, to ognicho ekstra, tak, zawsze. My bardzo jesteśmy fanami. Ludzie doceniają, no. Naszym zdaniem nie ma etykiety, bo to jest wasze wesele i wy decydujecie. Mówienie, że sukienka musi być biała, no to jest na pewno związane z jakąś tradycją i o tych tradycjach też trochę piszemy i można zachować część tradycji, ale nie musicie jeden do jednego. Jeżeli lepiej się czujesz w czarnym, ja jestem też za tym, można bądź łamać, czarna, można się tak. Bawić, można... Zobaczcie sobie, nawet wpisując jakiś hashtag czarna sukienka ślubna, czy tam black wedding dress, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Dziewczyny w czerwonych sukienkach, dziewczyny w kwiecistych sukienkach, panowie w garniturach od zielonych przez kratę, przez brak garnituru i tylko, nie wiem, jakieś tam spodnie i koszula. Wszystko można. To jest, wy jesteście gospodarzem. Rodzice nas na widłach kiedyś wywiozą z wioski, jak się tak gadać. Chyba nie, na temat strony nie, aczkolwiek to jest fajne, jeśli chodzi o to, że potem wysyłacie taką stronkę, rozumiem, i tam jest zaproszenie z godzinami, z mapką właśnie, o której mówiliśmy, co tam jeszcze można by było zamieścić. Ja to już, jakbym robił stronę, to już bym się pokusił o wszystkie szczegóły. Tak, żeby tam z tym, były, że możecie wrzucić swoją historię, menu, możecie można jakieś wrzucić, zdjęcia można... swoje wrzucić wcześniejsze, żeby to było takie, natomiast pamiętajcie, że to jest nadal dla młodszego pokolenia, więc dla tego starszego nadal musicie mieć papierową formę zaproszeń, wszystkie detale w papierze i wszystkie wskazówki. Ale więc... strona, już wielokrotnie się spotykaliśmy, to też jest spoko pomysł, bo to też pozwoli wam zapomnieć o tym, co macie, kogo macie, wysyłacie mailem czy messengerem. Newsletterek sobie zróbcie, żeby każdy jedną informację wrzucać, żeby ona szła do wszystkich gości, którzy są zapisani do waszego newslettera. I tam zawsze można coś też update'ować pewnie na tej stronie, więc nawet jak będzie jakaś zmiana, czy to powiadamiacie ich, że doszło do zmiany, no i nie musicie znowu myśleć o tym, jak wszystkich powiadomić, tylko zmieniacie dwa zdania na stronie i już. Tylko pamiętajcie o tych, którzy nie korzystają z takich ustrojstw jak komputery.
No, my zawsze polecamy zaprosić dzień wcześniej, jeżeli to jest wyjazdowe wesele i faktycznie goście muszą się przemieścić, to żeby mieli opcję dzień wcześniej przyjechać. Zwykle goście sami opłacają ten nosek, to nie jest jakby wasz obowiązek. Natomiast po pierwsze, wy możecie w miłej atmosferze się już zchillować, nie siedzicie sami jak na szpilkach, tylko możecie sobie właśnie zrobić jakieś ognisko, posiedzieć, wypić lampkę wina i kieliszek wina i miło spędzić czas. Goście też nie będą jechali prosto z drogi do kościoła czy na ceremonię, więc dla wszystkich to jest na pewno dobra opcja. U nas cały czas już ktoś jest dzień wcześniej do zbyt, no. Ojej, o ślubach, o porach roku też jest bardzo dużo w książce. Na pewno na dojazd, zrób na bezpieczeństwo, sprawdźcie, czy jesteście w stanie zagwarantować, czy to nie jest jakieś szalone totalnie miejsce, gdzie na przykład nie dojadą auta, czy będzie jakiś problem. Czy będzie trzeba myśleć o łańcuchach, czy o... Tak. Menu, zróbcie szalone, zupełnie zimowe. Zima daje niesamowite opcje, jeśli chodzi o menu. Zima daje niesamowite opcje, jeśli chodzi o kwiaty i wystrój. Możecie zrobić coś totalnie innego niż jakby sugerują te ciepłe pory roku. Możecie to zrobić w klimacie jakby świątecznym, który jest wiadomo cudowny i uroczy, ale możecie zrobić to totalnie boho i surowo i dużo, nie wiem, suszonych traw. Tak. No, florystki wiem, że zacierają ręce, jeśli chodzi o zimę, bo są, jest jeszcze mało wykorzystana. I kucharze, bo potrawy ciężkie wchodzą w zimę, nie? I że jakieś mięsiwa, bigosy, takie cięższe, tłustsze, to w zimę lepiej się też przyjmują, więc to jest super pora roku. Możecie robić fajne stoliki tematyczne, których nie ma na innych nigdy wcześniej weselu, czyli na przykład z gorącą czekoladą, albo właśnie z grzanym winem, z jakimiś pomarańczami. Naprawdę zima jest ekstra, jeśli chodzi o ślub. No jedyne co, no to w Polsce niestety ze względu na zmiany w klimacie nie można się nastawiać na to, że na 100% będzie śnieg. Natomiast jeżeli nie ma tego śniegu, to natura też jest piękna i surowa, więc jakby nie zafiksowujcie się, żeby będziecie mieli piękne zdjęcia gdzieś na śniegu, bo być może będziecie mieli piękne zdjęcia w błotku i wśród mgły, ale zimę my totalnie jakby polecamy. To jest łatwe, kiedy wesele jest wyjazdowe i wtedy po prostu kierownik sali na życzenie pary młodej mówi gościom, już przepraszam, ale musimy pomalutku sprzątać, zaraz wpuszczamy kolejnych gości i my możemy wziąć to na klatę. Natomiast jeżeli to jest blisko waszego domu, to chyba musicie powiedzieć wprost, kochani, bardzo wam dziękujemy, to było przepiękne półtora dnia, jesteśmy zmęczeni, idziemy cieszyć się swoim małżeństwem i tyle. Asertywność. Tak. Tylko nie każdy potrafi, ale szczerość, asertywność i... Będziecie strasznie zmęczeni. My byliśmy, no. Ja straciłam głos, więc ja w ogóle bardzo cierpiałam na swoich poprawinach, bo chciałam, ja potrzebuję dużo gadać, a nagle mi odebrało głos. Ale już sami goście widzieli, że jesteśmy zmęczeni i my nie byliśmy do końca na poprawinach. My tam o godzinie 12-13 powiedzieliśmy gościom, siedźcie dalej, odpoczywajcie, my jedziemy. My w poniedziałek jechaliśmy w podróż poślubną już, więc też potrzebowaliśmy czasu dla siebie i w ogóle nikt się nie obraża, no bo to nie jest powód do obrażenia się. O, proszę bardzo, Elfka będzie w czerni, no to czekamy koniecznie na zdjęcia. Czerń jest super. Wiecie co, zawsze dobrze zrobić najpierw save the date, jak tylko ustalicie już, kiedy macie wesele, jest to na 100%, macie podpisaną umowę, warto dać gościom znać, że słuchajcie, będzie taka impreza i jakby już, niektórzy robią to też w formie ładnych takich zaproszeń, natomiast to nie jest stricte jeszcze zaproszenie, tylko właśnie to save the date. Tak, tak. Natomiast im wcześniej dacie znać, tym lepiej. Zaproszenia mówi się tak, że no 8-6 miesięcy przed się wysyła i dobrze, żeby do 2 miesięcy, najpóźniej do miesiąca przed goście wam potwierdzili. To jest tak, jak znajdziecie w internecie, tak ustawowo przewidziane, natomiast na pewno im szybciej dacie im znać, zwłaszcza, że jeżeli właśnie to jest czwartek, to wymaga jakiegoś dni urlopowych, to dobrze, żeby wiedzieli o tym wcześniej, natomiast takie oficjalne zaproszenie możecie powiedzieć, że jeszcze do nich dotrze taką z waszymi odwiedzinami i tak dalej. To pytanie do florystek, kochanie. No, my mówimy najlepiej z lokalnych i z Polski. Tak. Natomiast no, nie odpowiemy na to pytanie, dlatego też w książce nam pomagali różni podwykonawcy, różni ludzie, specjaliści z branży, bo my się nie znamy na wszystkim. Współpracujemy z tymi florystkami, do których możemy dać namiary i które na pewno odpowiedzą na to pytanie. Natomiast przy wyborze kwiatów, bardzo warto jest też porozmawiać o tym, jaką drogę one pokonują, skąd one do nas jadą, bo często się okazuje, że kwiaty, które mamy dostępne, nie są właśnie na przykład lipcowymi kwiatami,
tylko w Polsce one, nie wiem, rosną tylko w maju, ale przez to, że mamy je nafaszerowane chemią i pochodzą z Ameryki Południowej albo z Afryki, wiele osób cierpi przy ich hodowli. A tak jest, to też jest ciekawy temat, skąd kwiaty do nas docierają tak naprawdę. Strasznie brudny interes, kwiaty takie ściągane gdzieś z różnych krajów trzeciego świata i bardzo dużo złego możemy zrobić, zamawiając kwiaty takie, jakie my chcemy, a nie takie, jakie teraz są akurat dostępne. Najlepiej, żeby doradził wam mądry florysta. Także tu przepraszamy, nie znamy się na wszystkim. Zależy dla jakich gości, no bo wiadomo, że wszystkim gościom nie musicie drukować zdjęć. Fajnie jest wysłać galerię i oni sobie to pewnie ściągną i gdzieś tam będą mieli. Najczęściej ściągają ludzie swoje zdjęcia w ogóle z wesela, ewentualnie jedno pary młodej. Natomiast no rodzicom, chrzestnym, najlepszym przyjaciołom wiadomo, że fajnie wydrukować chociaż kilka tych zdjęć, żeby faktycznie... No, świadkom. My dostaliśmy kilka razy zdjęcia od naszych znajomych, nie byliśmy świadkami, nie byliśmy nikim bardzo bliskim. Do tej pory my mamy w albumie i to jest fajne, że jak przeglądamy nasze rodzinne albumy, to te osoby też są, więc jeżeli macie możliwość, macie taką ochotę, żeby dać każdemu, to pewnie, natomiast nie jest to w ogóle jakiś obowiązek. Ha! To jest, moi drodzy, temat. To jest ulubiony nasz temat. Tak. To jest temat, który wywołał bardzo dużą burzę, jak na Instagramie robiliśmy do naszej książki, do naszego poradnika takie statystyki, czy dzieci powinny być, czy nie, jeżeli powinny być, to tylko te bliskie dam, czy wszystkie. Straszna burza się zrobiła, to jest wojna odwieczna, która prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Natomiast znowu powtarzam, bądźcie asertywni i wy zadecydujcie. Zdarzały nam się odpowiedzi w tym naszym plebiscycie tam na Instagramie, że niektóre mamy pisały, że jeżeli ktoś zaprosi mnie bez moich dzieci, to ja się nie pojawię, bo dla mnie to jest ważne, żeby być z tymi moimi dziećmi. Trzeba to uszanować, natomiast też trzeba uszanować to, że para młoda może nie mieć przestrzeni na takie dzieci. Czasami sala ogranicza was ilościowo, jeśli chodzi o liczbę miejsc. Też trzeba uszanować to, że wesele jest raczej imprezą raczej dla dorosłych, gdzie jest alkohol, gdzie jest, ludzie się zachowują przeróżnie, więc... Tak, ale zaraz na kontrze do tego jest argument, że jest imprezą rodzinną. No oczywiście. Na której wiadomo, jest... że jak babcia tańczy nagle z prawnuczką, trzymając się za ręce, to wszystkim pęka serduszko, jest, bo jest pięknie. Tak, jest natomiast, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej jest miejsc typowo dla dorosłych, gdzie dzieci faktycznie nie przyjeżdżają. My nie mamy totalnie zdania na ten temat, bo nie mamy dzieci, więc też ciężko nam się wypowiadać. Pewnie gdybyśmy mieli dzieci, to trochę byśmy się zafiksowali na ich punkcie i pewnie chcielibyśmy brać bąbelka, a może i nie wiemy, więc róbcie chyba w zgodzie ze sobą, tak jak kochani, zwykle, jeżeli ktoś ma się obrazić na waszą decyzję, to może warto przemyśleć, czy to jest wam naprawdę życzliwa i bliska osoba. Chyba to o to wszystko się rozbija. No. Bo rozumiem, że ktoś może wam powiedzieć, słuchajcie, szanuję waszą decyzję, ale nas nie będzie, bo nie mamy z kim zostawić dziecka, to wtedy wy też nie możecie się obrazić, bo to jest wtedy rozmowa dorosłych osób, które mówią, jak jest. Natomiast jeżeli ktoś wam powie, okej, a potem się obraża za waszymi plecami, no to jakby nie ma sensu walczyć o takie osoby. Jeżeli macie na to budżet, możecie zorganizować pokój z nianią, która na przykład o godzinie 20 weźmie dzieci i będzie je kładła spać. Możecie zamówić animatora, animatorkę, którzy się zajmą tymi dziećmi na jakiś czas. Jest dużo opcji, jak zrobić, żeby były dzieci, żeby i dzieci dobrze się bawiły i dorośli, natomiast jest to dodatkowy też koszt. Ale odpowiadając na pytanie, co jeżeli nie chcę, żeby były, bo wtedy rodzice się nie zajmują, trzeba jasno dać do zrozumienia, że to jest impreza bez dzieci. Tylko to i naprawdę będzie dobrze. Powinni, w sensie inaczej, my nie piliśmy, bo my nie pijemy alkoholu z moim mężem, aczkolwiek i wszyscy goście wiedzieli, że mamy taką sytuację, więc nikt nas nie cisnął. Jeżeli wy jesteście osobami pijącymi, to warto raz na jakiś czas wznieść toast z waszymi gośćmi, bo to jest bycie też gospodarzem. Natomiast widzę, że... No, woda w... Tak. Że chcesz, wyrywasz się. Woda w butelce półlitrowej zawsze jest dobra na waszym stole, dlatego że nie będziecie musieli odmawiać tych toastów, a tych toastów pewnie trochę będzie. I co chwilę, gdybyście mieli wypijać taki toaścik, no to okaże się, że za 2 godziny będziecie pijani, a to tego nie chcemy. Więc naprawdę ta woda to nie jest taki głupi pomysł, to już nasze babki tak robiły. Więc warto o tym pomyśleć. A jeśli zależy też, jak znacie siebie, ile możecie wypić, co możecie wypić, czy jedliście właśnie coś tłustszego, żeby, bo to zawsze odporność się zwiększa na ten alkohol. Także...
Tak, podziękowanie zaraz po błogosławieństwie to jest super opcja, bo wtedy jest naprawdę wzruszający i to jest taki intymny czas dla Was. Natomiast no, podziękowań dla rodziców widzieliśmy mnóstwo, mamy trola jakiegoś, więc będziemy pomału kończyć, to będzie ostatnie spotkanie, bo tu się pojawiła jakaś nienawiść do Bydgoszczy, my bardzo lubimy Bydgoszcz, więc jakby pozdrawiamy Bydgoszcz. Ja nie wiem, to może Toruń. A to jakiś chyba z Torunia kolega. Chyba z Torunia ktoś. Kochani. Jeśli chodzi o rodziców, to mnóstwo rzeczy od albumów, jakichś, o jak wy się poznaliście i wasze dzieciństwo i wasze zdjęcia z rodzicami, przez, nie wiem, lasy w słoiku, przez ulubione ich jakieś przedmioty, czyli tato dostaje fajkę, mama dostaje, nie wiem, jakiś piękny kosz piknikowy, wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie, żeby był to intymny prezent i taki bardzo od was, czy po prostu coś symbolicznego, żeby, nie wiem, stało właśnie na parapecie, czy gdzieś tam na półce. Także kochani, kończymy. Bardzo wam dziękujemy za waszą obecność. Zapraszamy was do naszego konkursu i do kupowania naszego poradnika. I jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to my jesteśmy cały czas dostępni też w naszych prywatnych mediach i możecie na nasze sale pisać, nawet jak nie jesteście naszymi klientami, to z przyjemnością wam pomożemy, bo po prostu chcemy, żeby te dni były dla was mega, mega ważne. Dzięki kochani bardzo. Dziękujemy wam bardzo jeszcze raz. Ja też dziękuję w moim imieniu i Gosi imieniu. I co? I widzimy się na... Widzimy się na kolejnym webinarze, który będzie kończył naszą sprzedaż, tą promocyjną książki, który będzie 25 lipca. Będziemy wam też o tym wszystkim przypominać i będzie mówił o weselu w pandemii. Czyli jest też aktualny dla par, które mają w tym roku, o tym, jak przeżyć wesele podczas pandemii. Dzięki skarby. Czy tam ktoś jeszcze coś... Wszyscy dziękują, to jest mega super. Bardzo dziękujemy, bardzo nam miło jest i super móc być tu z wami. Jutro do roboty. Cześć. Cześć wam, hej.